Dzisiejszy odcinek wspiera Surfshark. Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Witamy Was tym razem nie po ćwiczeniach. No tak, właśnie dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach się spotykamy, bo dawno nie nagrywałyśmy u drugiej Karoliny. Dawno nie nagrywałyśmy wieczorem, także... Jest piątek. Piątek, dla nas. Tak, ostra impreza. Dla nas piątek, weekendu początek, no ale Karolina, ty masz jakieś szalone plany na weekend. Tak, ja mam dłuższy weekend, ponieważ jadę w odwiedziny do Oslo i mam nadzieję, że będę się wybornie bawić i następnym razem będę was raczyć opowieścią o tym, co robiłam. Ciekawego, albo nie. Przyznam, że moje wyjazdy do Oslo zazwyczaj kończą się oglądaniem filmów na kanapie, spacerkami po jakichś tam okolicznych parkach i pójściem do knajpy i wracam do domu. Jeżeli nie wiecie, to Karolina jeździ towarzysko bardziej, a nie turystycznie. Tak, to już któryś raz, także najważniejsze rzeczy widziałam. Chociaż tym razem chciałabym pójść do muzeum. Jeszcze nie mówiłam o tym Dorocie, o której będę spała, mojej koleżance, ale mam nadzieję, że ze mną pójdzie. Fajnie. No, więc zobaczymy. Jeżeli macie jakieś rekomendacje w Oslo... Chociaż wiadomo, no, ona tam mieszka, więc jakby myślę, że się zna, ale zawsze warto, może akurat coś podsuniecie ciekawego. Bo wiemy, że mamy dużo słuchaczy, którzy mieszkają za granicą. No, z Norwegii też nas słuchają. Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy mieszkają w Norwegii. To już kończę cieszyć się tutaj swoim szczęściem i jestem ciekawa, jak spędziłaś ten tydzień. Wydaje mi się, że też mam konkretny plan na weekend, bo spóźniłam się chwilę do ciebie, dlatego, bo do obiadku włączyłam sobie drugi sezon w końcu Love is Blind. Ach. Zupełnie zapomniałam o tym, że ten program się pojawił na Netflixie, a jeżeli nas długo słuchacie, to pamiętacie na pewno, jak przeżywałam, czy my to przeżywałyśmy wspólnie? Ja obejrzałam to później. No właśnie. Więc włączyłam sobie, bo robiłam jedzenie i chciałam coś relaksującego włączyć. I po prostu już od razu wiedziałam, że to jest to, czego mi brakowało. No to ja tym razem cię uprzedziłam. Tak? Już obejrzałam na początku tygodnia. No właśnie, ja jakoś czymś innym... Aha, wiem, czym się zajmowałam. No to do tego przejdziemy zaraz. Ale chciałam tylko powiedzieć, że po prostu ja jestem w mega szoku. Co ci ludzie tam odwalają? W pierwszym odcinku już wyznawali sobie miłość i brali ślub. No po prostu ludzie. Tak. Co się dzieje? Ja byłam bardzo zła na Netflixa, że każą mi teraz czekać do 18, czyli do dziś bodajże. Czy to dziś wychodzi kolejny odcinek? A to wychodzi w odcinkach? Tak, bo teraz jest tylko część. Aha. I dalszy ciąg ze ślubami miał wyjść dopiero tam jakimś czasie. Ale to chyba przy pierwszym sezonie też tak było. Bardzo możliwe, tylko właśnie widzisz, ja miałam tą przyjemność, że już obejrzałam, że tak powiem, całość. Chociaż nie, chyba nie oglądałam tego na raz, no ale miałam taką możliwość, prawda? A tutaj tego nie ma. I przypadkowość, z jaką traktują te oświadczyny bohaterzy tego sezonu, bardzo mnie rozbawiła, przyznam. Znaczy ja jeszcze nie wiem, bo obejrzałam 1,5 odcinka. Okej, okay, no to myślę, że możemy o tym porozmawiać następnym razem i pewnie też się będziesz z tego śmiała, mam nadzieję. Ja się już śmiałam z wielu rzeczy, naprawdę. To jest super rozrywka. Zwłaszcza jeżeli jesteście tak cyniczni w tych tematach jak ja. Po prostu ja nie wiem co ci ludzie robią, jestem przerażona. No w każdym razie jest to oczywiście bardzo ciekawy eksperyment i dobry program rozrywkowy dla relaksu, żeby sobie obejrzeć. Zdecydowanie polecam. No ale właśnie, to jest przeciwieństwo serialu, o którym na pewno dzisiaj trochę dłużej porozmawiamy, czyli Inventing Anna. Jak to się nazywa po polsku? Kim jest Anna? Chyba tak. Masakra. Bardzo mnie rozzłościł ten serial i tak jak mówiłam ostatnio, że nie spałam północy, ale i tak oglądałam, mimo to, że nie byłam do niego przekonana, to niestety moje uczucia się tylko pogłębiły co do tego serialu i muszę przyznać, że takiego zawodu nie przeżyłam już dawno, jeśli chodzi o oglądanie seriali. Tak, bo właśnie ty tak długo o tym mówiłaś, że jakby dawno nie słyszałam, żebyś ty była czymś tak zajarana, w sensie, jeżeli tak. Chodzi o temat, nie? Tak, tak, tak. Także no rozumiem. Ja też oczywiście wiązałam z tym jakieś nadzieje, no bo temat się wydawał super ciekawy, ale po prostu realizacja tego serialu niezwykle zła, naprawdę, niezwykle. I mam wrażenie, że też bardzo szkodliwa.
to może zanim zaczniemy to tak bardzo hejtować, to należy się tutaj jakiś tytuł wstępu, że ten serial opowiada historię oszustki Anny Sorokin, która się podawała za Annę Delvey. Twierdziła, że jest niemiecką jakąś tam arystokratką. Dziedziczką. Dziedziczką jakiejś wielkiej fortuny. I wkręciła się w nowojorską elitę. Znała się z jakimiś różnymi celebrytami, bogaczami i planowała właściwie stworzyć swoje imperium. I to wszystko było jak taki domek z kart, no bo okazało się, że ona po prostu cały czas kłamie, naciąga ludzi na pieniądze i tak dalej. No. Tak. Właściwie teraz tych historii jest bardzo dużo, ona jest jedną z wielu. Ale pamiętam, że to była ogromna sensacja w mediach, kiedy to wyszło na jaw, kiedy zaczęły pojawiać się artykuły o niej. Oczywiście najpierw nie u nas, tylko w Stanach, wiadomo. I chyba dlatego tak wiele ludzi jest tym zainteresowane. Wiem, że też HBO kupiło jakieś prawa w pewnym momencie. Do tej książki napisanej przez jej koleżankę, tą Rachel. Chyba tak, tak. I wiąże z HBO jakieś nadzieje po tym. Przepraszam Netflix, ale nie jestem fanką, niestety. Ten serial został oparty na artykule, który napisała jakaś tam dziennikarka i przez to ta cała sprawa trafiła do mediów i wszyscy się tym zainteresowali. No i ja z ciekawości cały ten artykuł przeczytałam i faktycznie fakty umieszczone w tym artykule są bardzo zbieżne z tymi faktami serialowymi. Tylko serial został zrobiony w taki sposób, jakby to była dla mnie jakaś komedia familijna. I ja z tym mam problem, no. Również czytałam ten artykuł i pewnie też dlatego tak bardzo zainteresowała mnie ta historia, bo uważam, że ten artykuł był bardzo wciągający. Fakt, czytałam go dawno, ale no tak czy inaczej wywarł na mnie jakieś tam wrażenie. Ale zgadzam się z tobą, jest coś dziwnie komicznego w tym, takiego tandetnego i nie podoba mi się to, że w pewnym sensie próbują tą Annę przedstawiać w jakimś takim dobrym świetle, zrozumieć ją, ale nie na zasadzie poszukiwania jej motywacji, tylko mam wrażenie, że inni bohaterowie w tym serialu nadal pokładają w niej jakąś nadzieję. Tak, bo nie wiem, czy można tu mówić o spoilerach, jeżeli chodzi o sprawę, która się wydarzyła i to niedawno i jest dość głośna, no ale powiedzmy, że to jest spoiler, że najbardziej mnie to zdziwiło, że właściwie już na koniec, nawet jak oni są w tej sali sądowej, to widać, że ta dziennikarka jakby siedzi po jej stronie, kibicuje jej, jak przekazuje tym swoim znajomym z redakcji, że Anna została uniewinniona w jakimś tam zarzucie, to oni się cieszą i po prostu biją jej brawo, że jest Anna, dałaś czadu. No, ludzie. I bardzo mnie to zawiodło. Nie wiem, czego to kogokolwiek uczy, tak szczerze mówiąc. To znaczy, wydaje mi się, że oni chcieli pokazać tym to, że korporacje można oszukiwać, tak? A jeżeli oszukujesz przyjaciółkę, no to może powinna się przeprosić. Ale jeżeli oszukujesz milionowe korporacje i jesteś dziewczyną, no to w sumie wszystko spoko, bo gdybyś była mężczyzną, to na pewno by ci się upiekło, nie? I zauważyłaś tą dziwną jakąś taką warstwę, ja nie wiem nawet jak mam to określić, ale te takie przemycane wątki polityczne / nie wiem co w tym serialu, zauważyłaś jak odnoszą się do sytuacji politycznej w kraju albo z czym muszą sobie ludzie radzić i dlatego pewnie Anna tak zrobiła, zwróciłaś na to uwagę? Bo tam mówią o Trumpie, nie? Tak, o co ci tak, chodzi? Tak. No, dziwne, bardzo dziwne. Poza tym ja widziałam już, że wszyscy hejtują tak naprawdę wątek tej dziennikarki. Trochę to usprawiedliwiło, że faktycznie ta dziennikarka w rzeczywistości była wtedy w ciąży i urodziła dziecko tam 2 tygodnie chyba po publikacji tego artykułu. No to okej. Okay. Ale za duży jest ten wątek w serialu. Szczerze powiedziawszy, w ogóle mnie to nie interesuje. Podobało mi się te ramy czasowe, które jej ciąża nadała, bo uważam, że to akurat był dobry pomysł, prawda? Że musi teraz siedzieć, musi się śpieszyć, prawda? Gdzieś tam walczy z czasem. Cała ta reszta, czy była potrzebna? Nie wiem, ale okej. Okay. Może przepraszam, ale takiego cringe'u dawno nie miałam, jak jej wody odeszły w tym biurze i ludzie zaczęli bić brawo tam wszyscy. Co to było? Ja po prostu patrzyłam się z niedowierzaniem na ten telewizor. Ja dla ciebie też będę mieć brawo. To było tak głupie. Ale mówiłam ci już, kto jest twórcą tego serialu, no, prawda? Więc jakby niestety to wiadomo było chyba, czytając imię i nazwisko pani, że troszkę takich scen i sytuacji będzie. No takie właśnie jakby za dużo czasu spędziła właśnie z lekarzami, nie? Że to musiało być coś takiego medycznego w tym. Że jest poród i jest akcja. No. Słyszałam też, że konsultantką przy tym serialu była kobieta, która była jej koleżanką z hotelu.
No tak, ta Nef, czy jak ona tam się nazywała. Tak, Nef, ta, która jest tam no tak, no i ona też, i też miała bardzo dużo pozytywnego do powiedzenia na temat Anny. No to akurat mogę zrozumieć, no bo znała ją w rzeczywistości i została przez nią zmanipulowana po prostu, no nie? Ale no, wydaje mi się, że też problematyczne jest to, że Netflix wykupił tą historię poniekąd też od tej Anny Sorokin. Zapłacili jej gruby hajs. Jak doczytałam, na szczęście ten hajs nie trafi do jej kieszeni, tylko trafi do ludzi, których oszukała. Prawo tego zabrania, prawo sama przecież. No właśnie, syna sama, tak. Dokładnie, wiem właśnie o tym. Natomiast wiem, że pierwsza transza, jaką otrzymała, poszła na spłacenie jej prawnika chyba, z tego co zrozumiałam. No ale z drugiej strony jakby jemu też się należało. Oczywiście, no, za pracę wykonaną. No, ale chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że przez to, że oni z nią współpracowali i jej wynagrodzenie dali za to, to znaczy, że też chcieli ją w pewnym sensie zadowolić. To nie jest na pewno serial bezstronny. Może. No właśnie, zdziwiło mnie bardzo, tak jak powiedziałaś, jak stronniczy się wydaje ten serial. I oczywiście, że niestety świat wygląda tak, jak wygląda, że ci, co mają pieniądze, mają generalnie większe szczęście, więcej im można i więcej mogą, i to nie jest fajne i nie jest sprawiedliwe. Ale oszukiwanie innych też nie jest w porządku, prawda? No, więc... Bo... I dla mnie to jeszcze nabrało większego sensu, jak ten serial jest beznadziejny, kiedy zobaczyłam na YouTubie australijski program, ten dokumentalny 60 Minutes. Mhm. I tam jest wywiad z tą Anną prawdziwą, tak, po jej wyjściu z więzienia. Ona została deportowana, prawda? No wtedy jeszcze, jak ten program robili, no to ona była w Stanach. I jaka to jest paskudna osoba, jeżeli chodzi o jej charakter, to po prostu ten serial nawet w 1% tego nie oddaje. Po prostu ja byłam w szoku, jak potem jeszcze oglądałam jakieś różne inne filmiki z nią. Ona ma diabła w oczach. Jest strasznie taka pyszna, jakaś taka zero w ogóle, arogancka. Zero jakiegokolwiek żalu za to, co zrobiła. Uważa, że wszystko jest w porządku, nikogo nie skrzywdziła, nikomu nie mówiła, że ma ten fundusz powierniczy tam swój i że w ogóle, wiesz, wszyscy sobie po prostu dopisali to do jej historii. No gdzie? Masakra. Tak, ja słuchałam takiego podcastu o tej sprawie, to jest produkcja BBC. Tam jest bodajże 6 odcinków. To jest taka produkcja, wiecie, z muzyką, z dialogami, jakimiś takimi... Oczywiście one są wymyślone na potrzeby tego podcastu, no bo nikt za Anną nie chodził z dyktafonem, prawda? Ale jeżeli Was ta sprawa interesuje, to szczerze bardziej polecam ten podcast niż serial. No ja właśnie też myślałam, że bardziej polecam po prostu poczytać o tym i pooglądać jakieś prawdziwe wywiady na YouTubie, żeby się coś o tym dowiedzieć. Tego właśnie podcastu też mam zamiar posłuchać, bo no, ten serial to jest po prostu bajeczka. Tak, no dokładnie. Jeśli ktoś taki dostaje jeszcze tyle rozgłosu, zostaje sławny w zasadzie, to ona jeszcze pewnie czuje super satysfakcję z tego wszystkiego. No przecież było widać chociażby po tym cyrku, który robiła w sądzie z przebierankami, tak? Stylistkę sobie załatwiła. No... I że ludzie jej na to pozwalali, no tak, tak. Nie wiem, trzeba po prostu było wziąć ją za włosy, zaciągnąć tam w tym kostiumie pomarańczowym czy jakimś i elo. Chyba już wystarczy tej rozmowy o Inventing Anna, bo nas tu ponosi i będziemy rozmawiać o tym jeszcze przez 2 godziny. Dajcie znać, co wy myślicie. I tyle. Tak. Ja poza Love is Blind i Inventing Anna kontynuowałam też oglądanie Seksu w Wielkim Mieście i zawiodłam się na Mirandzie, jak zobaczyłam jakiś stary odcinek, że założyła aparat ortodontyczny, a potem go ściągnęła, bo czuła się, nie wiem, niepoważnie, że się inni z niej śmieją czy coś takiego, więc po prostu ręce mi opadły do ziemi. Ale potem Boże. Z kimś rozmawiałam na ten temat i rozmawiałyśmy o tym, że niestety kiedyś było tak, że się ludzie śmiali na przykład z okularów, więc w sumie co mnie dziwi, że ludzie się śmiali z aparatu, także to jest oczywiście największą tak głupotą, więc... A ja swego czasu nosiłam i okulary, i aparat. Prawda, ja też. Masakra. No. Też miałam taki moment w swoim życiu, jak byłam w gimnazjum, że miałam i okulary, i aparat. I to niebieskie gumki na aparacie i niebieskie okulary, no? Okej. Okay. No. A z takich pozytywniejszych rekomendacji to trafiłam na bardzo miłą komedię romantyczną. Myślę, że musisz ją obejrzeć, bo na pewno ci się spodoba. Wiesz, że zabawne jest to, że ty wrzuciłaś, że to oglądałaś, a dosłownie kilka godzin wcześniej Instagram mi pokazywał reklamę tego? Dobra. Chodzi o film, który jest dostępny na Prime Video. I Want You Back. Wróć do mnie. Trafny tytuł. To film z aktorką, która się nazywa Jenny Slate. Ja ją kojarzę z wielu
komedii. Ona jest bardzo fajna, lubię ją, nawet chyba ją obserwuję na Instagramie, dlatego widziałam, że ten film będzie już jakiś czas temu. I drugą główną rolę gra Charlie Day, który jest też super śmieszny i on jest dla mnie przynajmniej najbardziej znany z tego serialu It's Always Sunny in Philadelphia. A, tak. Mhm. No. Więc fajny miks. I to jest, jak mówiłam, komedia romantyczna, taka bardzo no, typowa, czy też tam nietypowa, nie wiem. Właściwie chyba każdy tego typu film jest jakoś tam typowy. Więc jeżeli czegoś takiego potrzebujecie, to polecam. Bo nie jest to tandetne, jest śmieszne i dobrze się bawiłam. Bo chciałam sobie puścić ten film, robiąc notatki do dzisiejszego naszego nagrywania podcastu, ale nie mogłam, bo cały czas się patrzyłam w telewizor. W sensie ostatecznie stwierdziłam, że muszę ten film wyłączyć, bo nic nie zrobię, nie? Że on nie mógł sobie lecieć w tyle, tylko mnie jakoś tam wciągał. Więc fajnie. Dopiszę do swojej listy, że przepadam za takimi propozycjami na przykład na niedzielę wieczór. No właśnie, bo on wyszedł na walentynki. A, i ominęłyśmy, ostatnio nagrywałyśmy odcinek i nie powiedziałyśmy nic o walentynkach. Dramat. Dramat. Powiedzcie, jak tam wasze randki? No ja akurat mogę powiedzieć, że byłam w kinie niechcący w ten dzień. Nawet trochę o tym zapomniałam, ale myślałam, że pójdę w poniedziałek i że będą tańsze bilety. W sensie tak jest w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, nieważne. W każdym razie poszłam na film o romantycznym tytule Piosenki o miłości. Ciekawy jest o tyle, że główną rolę tam gra Justyna Święs, która jest wokalistką zespołu The Dumplings. Tak. I jest to jej debiut na wielkim ekranie. Tak, widziałam u niej na Instagramie zapowiedzi tego filmu. No. I w tym filmie również główną rolę gra Tomasz Włosok, czyli aktor, który chyba teraz jest najbardziej rozchwytywany. I przyznam, że bardzo dobrze się na niego patrzy. Nie można mu tutaj nic innego zarzucić. Także ten film się na pewno dobrze ogląda pod tym względem, że jest wszystko tam bardzo ładnie. Ładne zdjęcia, fajna muzyka i ogólnie ciekawa produkcja. Także jeżeli macie ochotę wspierać polskie filmy niszowe, w miarę niezależne, to możecie iść do kina. Też jest na mojej liście. Myślę, że pójdę na kolejną samotną wizytę. No, to fajnie. Ja też byłam w kinie znowu w tym tygodniu, nie wiem, co się dzieje. A, no tak, tak. W końcu udało mi się pójść z mamą na coś, na co miałyśmy iść, nie wiem, od grudnia 2020. Czyli na dom Gucci, także nie musimy o tym rozmawiać, ale zaznaczę tutaj, żeby było, że poszłam. Masz odhaczone. Tak, odhaczone. I muszę powiedzieć, że mi się podobał. Wydaje mi się, że są tam jakieś nieścisłości, ale ja specjalnie też jakby starałam się po prostu oglądać to jako film, a nie, wiesz, skupiać się na historii samej w sobie. Natomiast ja nie wiem, ja z kolei mogłabym patrzeć na Adama Drivera przez całe dnie, więc z jakiegoś powodu. A, okej, już pamiętam. No. Też mi się wydaje, że ten film mi się podobał, ale chyba miałam właśnie dużo zarzutów co do jego postaci. Bo troszeczkę nie rozumiem, dlaczego on się zachował tak, jak się zachował. Był bardzo taki poszatkowany, nie widziałam tam takiej logiki w tych zdarzeniach. Nie było właśnie. I ja pamiętam, że ja niestety musiałam w pewnym momencie pójść do toalety, bo tak się wody opiłam przed tym i wybiegłam. I potem patrzę, co się dzieje. Czy on coś mówił, czy on coś zrobił? Mama mówi, nie. Okej. Bo trochę właśnie nie zrozumiałam tego jego zwrotu. A ten film i tak jest strasznie długi. No tak, tak, tak. On trwa prawie 2 godziny 40 minut, więc nie wiem, czy żeby było wszystko, musieliby, nie wiem, 3 godziny z tego zrobić, czy co? Tak, a właśnie wiem, bo pamiętam, bo ja też byłam na tym filmie z mamą i z moim chłopakiem i jak wyszłam, to potem tak chciałam im powiedzieć, że ale naprawdę to było tak i tak, bo przypomniało mi się potem, tak, że nagrywałyśmy o tym podcast, więc wtedy mi się przypomniało, że ja wiem właściwie znacznie więcej, niż oni w tym filmie pokazali. Mhm. No to było takie bardzo, no ale stare dzieje. Ale podobał ci się. Tak, podobał mi się. Naprawdę w ogóle nie zauważyłam, ile czasu minęło, więc myślę, że to jest to oznaka, że mi się podobał. To co, dzisiaj omawiamy Żmijowisko. Tak, Żmijowisko to jest książka Wojciecha Chmielarza. Jest to kryminał. Albo thriller psychologiczny. To właśnie, jedno z dwóch. Jest to książka wydana w 2018 roku i nawet na podstawie jej powstał serial na Canal Plusie, także na pewno dla fanów polskich kryminałów nie jest to żadna nowość. Dokładnie, dla nas jest to nowość, możliwa.
Książka opowiada o grupie przyjaciół, którzy są po 30, większość z nich już ma rodziny i mają taką tradycję, że wyjeżdżają razem na wakacje. Czyli w sumie zaczyna się trochę podobnie jak poprzednia książka, którą omawiałyśmy. Też grupa 30-kilkolatków wyjeżdża razem na wakacje. Tak jak w Lucy Foley. No właśnie, czekaj, bo... dobra. Pomieszały mi się już wszystkie książki, ale tak, zgadza się. Tylko oni tam nie jechali na wakacje, tylko na Sylwestra. Tak, tak, dokładnie, no. Dokładnie, tak. Okay. No i, a może już zatrzymując się przy tym, po prostu jest to wszystko bardzo typowe, prawda? Jakby to, że jest już wiele takich książek, że grupa przyjaciół wyjeżdża gdzieś, prawda? No i jakby cały ten zamysł jest taki dość typowy i też chciałam zwrócić uwagę na sposób pisania. Przyznam, że przez to, że teraz jestem może bardziej na bieżąco z jakimiś tam nowymi książkami, to widzę, że jest moda, żeby po prostu, nie wiem, każdy rozdział pisać z perspektywy innej osoby, prawda? I nagle zmieniamy tą narrację. To już, przyznam, troszeczkę mi się znudziło. To znaczy przede wszystkim jeszcze z takich technicznych aspektów ta książka jest podzielona na trzy rodzaje rozdziałów. Przeszłość, w międzyczasie i teraźniejszość. No jakoś tam jest pomiędzy, tak. Teraz, później, wtedy no. Pomiędzy i teraz. Tak, tak samo jest też w tym serialu. Tak. I oczywiście, jeżeli chodzi o grupę przyjaciół, rozmawiałyśmy już o tym, że tutaj jakby dynamika między ludźmi, którzy znają się od lat i mają już jakieś tam swoje małe konflikty, to jest świetne pole chyba właśnie, żeby tego typu stworzyć historię. Stworzyć jakąś tam zbrodnię, tajemnicę i tak dalej. Tak. No ale książka się zaczyna od tego, że dowiadujemy się, że rodzina, małżeństwo straciło córkę, nastolatkę, ona zaginęła, nie wiedząc, co się z nią dzieje. Minęło już wiele miesięcy od momentu jej zaginięcia, ona miała 15 lat. No i właśnie potem otrzymujemy jakieś takie rozrzucone sceny z przeszłości i z teraźniejszości, prawda, które mają nam pomóc zapoznać się z tymi ludźmi i tym, co się stało. Mam wrażenie, że to pomieszanie scen wprowadzało chwilami taki trochę niepotrzebny chaos. Może być, no. I nie wiem, czy przez to pewne wątki się jakoś tak gubiły, czy rozmywały. Właśnie dla ściągi otworzyłam sobie stronę na Wikipedii tej książki. Jest tutaj napisane, że konspekt powieści ulegał zmianie 3 lata. Samo pisanie zajęło autorowi rok. Początkowo powieść miała być komedią romantyczną. Co? Kto tak w ogóle powiedział? Może dlatego mam takie poczucie. Nie, no dobra, żarty żartami. No cóż, ja osobiście przyznam, że czytałam lepsze książki, nie ma co tutaj dużo ukrywać. Jestem dość mocno rozczarowana tą powieścią, zważywszy na to, że było tak o niej głośno, prawda? Bo nie wiem, jakoś tak ona wydaje mi się jest bardzo popularna, jeszcze ten serial też zaczęłam oglądać po skończeniu tej książki. Wydaje mi się, że serial jest lekko lepszy od książki. Ja też widziałam 2 odcinki jak na razie serialu, no, nie miałam czasu na więcej. Ja chyba widziałam trochę więcej, ale też nie skończyłam, ale trochę tam wątków zostało zmienionych na potrzeby tego serialu, ale ogólnie no. Dużo dialogów jest w sumie tak żywcem wyjętych. Tak, bo on pisał scenariusz, także myślę, że po prostu no, trzymał się swojej wersji. Ale chciałam powiedzieć, że w serialu to, co mi się podoba, to faktyczny klimat grozy, a w książce klimatu grozy nie ma kompletnie. Ja przynajmniej nie odczułam żadnego napięcia, nie odczułam nic, a może... No to nie. Ja tam ze 2 razy się spięłam może, czytając tą książkę. No i ta końcówka przez chwilę trzymała w napięciu, chociaż... No była bardzo mocno naciągana. Tak, no właśnie. I tak... Właściwie nawet nie wiem, od czego by tu zacząć, bo dużo osób chyba, pozdrawiamy, czytało tę książkę razem z nami i widziałam sporo wiadomości, żebyśmy mówiły spoilery. W sensie, bo dużo osób chciało faktycznie porozmawiać o tym, jak się skończyło. Także uwaga, uwaga. Spoiler. Będą spoilery, jeżeli chcecie zaskoczyć się oglądając serial albo chcecie przeczytać tę książkę, no to prosimy przeczytać sobie w opisie znaczniki czasowe, które... Zawsze umieszczamy, tak, żeby sobie przeklikać część o żmijowisku. Czy byłaś zaskoczona? Trochę byłam zaskoczona. To znaczy, ja byłam zaskoczona tylko dlatego, że to było rozwiązanie z dupy. Właśnie, i dlatego westchnęłam, bo nie wiedziałam, jak to ładnie powiedzieć, że byłam zaskoczona, dlatego, że było za dużo dziur po prostu. No, nie łączyło się to. Myślę, że gdyby nie wcześniej wplatany wątek Damiana i ich sąsiada...
Jakiego Damiana? No Damian to jest ten dzieciak, ten nastolatek. Ale aha, chodzi i o tego sąsiada jego, tego... Tak, tak. I to jego, wiesz... Kajetana. Tak, dokładnie. I to, że on się tam przyznawał, ten Damian, nie przyznawał. Jakieś sceny z jego przeszłości też tam były opisane, z jego, wiesz, relacji z Adą. Ale w sumie one nic nie wyjaśniały. To byłoby sensu. To naprawdę byłoby sensu. Dla mnie tragiczny był wątek tej Sabiny, tej dziewczyny. To jakby była osobna książka. Tak, tak, tak. W sensie ja wiedziałam, że to dokądś zmierza, no bo wiadomo, że tutaj jakby wszystko jest napisane z jakimś tam zamiarem, żeby na koniec zaszokować czytelnika, więc jakby no wiadomo, mnie to jakoś tam bardzo nie zaskoczyło. Tak, i to, że autor nas zwodził jakimiś tam innymi osobami, prawda, żeby odwrócić uwagę od tego, który faktycznie okazał się zabójcą, no to też się dzieje, to nie jest żadna nowość w tych książkach. Ale zazwyczaj musi mieć to jakiś sens, a tutaj po prostu mam wrażenie, jakby były jakieś takie dziury. To samo, co w domu Gucci. No, no, no. Niestety. Ale w sumie ta ostatnia scena mi się podobała. Mi nie, bo trochę przyznam, że przez sposób pisania nie za bardzo byłam sobie w stanie wyobrazić, co się dzieje. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Że ten opis całej tej sytuacji, że ta Ada Oma, nie wiem, tam tonie w jeziorze w sukni, kompletnie nie składał się, tak jakby te zdania się jakoś tak nie łączyły i jakoś tak nie wzbudziły w tobie emocji. Ciężko mi sobie było wyobrazić faktycznie, co się dzieje, ale jakby to, że ona się skapnęła, że to on zabił tą dziewczynę tylko po tym jakimś jednym jego zdaniu, to też jakby było takie, że ona trochę na wyrost się domyśliła, bo tak naprawdę on nic nie powiedział. Jakby to było zbyt takie jednoznaczne to wszystko, wiesz, że równie dobrze mogliby toczyć rozmowę dalej i mówić, nie no, przecież to ta koleżanka miała ubraną bluzę, to nie była twoja żona, a on by powiedział, aha, spoko, no i koniec. To mogłoby się rozwiązać w zupełnie inny sposób. No tak, no ale się tam obruszył, prawda? No ale jak tak się obruszył? Jakby no coś tam było, się obruszył. Nie, mnie to było za mało. Mnie to nie przekonało. Okej, rozumiem. No. Już dochodząc do końca tej książki, taki mądry czytelnik, bo zawsze mi się wydaje, że jeżeli są pisarze, którzy piszą książki, to oni powinni je pisać dla mądrego czytelnika, prawda? Nie zakładać, że czytelnik jest głupi. No więc, nie sądzę. No, zakładając, że czytelnik jest mądry, no to on umie rozczytać te znaki, które się pojawiają w książkach kryminalnych, detektywistycznych. Więc jeżeli mamy tyle takich fałszywych tropów, jeszcze tam w 3/4 książki pada tekst tej Sabiny, która mówi do tego Damiana, czy tam Daniela, jak mu było? On nie, może, już nie wiem. Już też nie pamiętam. Już się pogubiłam. Każdy do tego chłopka mówi, że to ty ją zabiłeś. A on jakby jej przytakuje, no to wiadomo, że to nie on ją zabił, prawda? O jasne, że no, tak. No to taki... Mnie najbardziej denerwuje właśnie to, że to w żaden sposób nie zostało wyjaśnione, że to zostało, tak wisiało po prostu, tak jakoś i ten jego ojciec zastrzelony i to tak w skrócie opisane potem. Najgorzej przyjęłam to, jak Arek opowiada, jak to było. No. Tak zupełnie beznamiętnie, to było dla mnie najgorsze. No. Bo ta końcowa scena nie, ja nie miałam takiego odczucia, a już w ogóle ten ostatni fragment, kiedy ona wchodzi, w sensie Ada Oma wchodzi na swoje wesele z powrotem, wiesz, tam z tym zakrwawionym butem w ręce, czy cokolwiek i widzi, że jej mąż świeżo upieczony i jego ex nadal trzymają się za ręce, prawda, no. W takiej sytuacji to było dobre, uważam, że to było fajne, tak. Ale właśnie to, jak Arek opisuje, co się wydarzyło tamtego wieczora, kiedy zaginęła Ada, chce walić głową w ścianę. Naprawdę. Dlatego mi się wydaje, że w serialu trochę lepiej to pokazali, bo w serialu ten Arek od początku jest jakiś dziwny. Wiedząc to, co wiem i przeczytałam, to w serialu wydaje mi się, że można odnieść wrażenie, że on jest jakiś podejrzany, on będzie zdolny do czegoś tam. A w książce jakby nie było żadnych takich przesłanek. Żadnych. Tak, to prawda. On w serialu jest w ogóle taki mniej miły. No właśnie, jest mega niemiły taki. Zresztą jego żona tak samo jest beznadziejna. Cały czas się czepia, że koleś pojechał na wakacje i pije sobie piwka. No, sorry. Swoją drogą, właśnie to jest książka, kolejny przykład książki, w której ja nie polubiłam nikogo. Nikogo. No, w sumie tak. Naprawdę wszyscy denerwowali mnie tak samo. Najmniej chyba denerwował mnie... Nie, nikt.
No chyba ta Adaoma miała być taka najbardziej przyjazna dla czytającego. A racja, zapomniałam o niej. No tak, 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 to prawda. Ona była taka w miarę neutralna. No. Ale z drugiej strony, po co brała ślub z tym Robercikiem? Też tego nie rozumiem. I w ogóle myślę, że właśnie to też mi trochę popsuło tą książkę, to o czym wcześniej mówiłaś. To pisanie jej z 10 różnych perspektyw. Bo skoro potem okazuje się, że gospodarz był również zamieszany w to wszystko, a w jego tych fragmentach nie było nic podejrzanego, poza tym, że nagle zaczął okładać córkę sąsiada w ogóle po twarzy i nagle zaczął jakieś wybuchy gniewu mieć z dupy kompletnie, jak wcześniej był bardzo spokojnym typem, który unikał konfliktu. Mhm. No. I w sumie dlaczego on tak na tą dziewczynę reagował? Tylko dlatego, że jego teść nie chciał się zgodzić robić interesów z jej ojcem? Strasznie to było dziwne. I jeszcze ten wątek tych interesów, tak, nie tak. Tego budowania jakiegoś hotelu, jakieś dzieci w ogóle wygnane przez jakiegoś strasznego ojca, nie no... Tak. Oj, to wszystko było bardzo dziwne. Tak, myślę, właśnie jakoś za duży chaos chyba był w tym wszystkim dla mnie, ale z drugiej strony w jakiś dziwny sposób rozumiem, czemu ktoś chciał zrobić z tego serial. No. Bo tak jak mówisz, chyba na ekranie to się bardziej broni. Tak, jak widzisz emocje na twarzy, jak mniej grają słowami, a bardziej właśnie ta atmosfera, prawda, czy też jakieś takie wyczuwalne napięcie, czy postura aktora, czy jego mina, prawda, gdzie jednak coś tam jest dołożone, bo niektóre opisy wydawały mi się odrobinkę zbyt takie surowe w tej książce. No język tej książki mnie nie przekonał, no. Jakoś tak ciężko sobie było to wszystko wyobrazić. Mało był taki, nie wiem, jak to się mówi, plastyczny czy coś, Pewnie dlatego też ta scena w wodzie cię nie porwała, nie? No. Mi się jakoś, wiesz co, ta scena w wodzie... Bo ja w ogóle nie rozumiałam, co się dzieje, że ta nagle suknia taka ciężka, jakoś w ogóle nie rozumiałam logiki całego tego zdarzenia. W sensie, wiesz, nie rozumiałam, o co chodzi. Suknie ślubne są zazwyczaj spore i ciężkie. I że to faktycznie to mogłoby ją utopić? No tam? Wiesz, jak tam miała jakieś po prostu krynoliny pod spodem, nie no, śmieję się, nie krynoliny, ale wiesz, jakieś tam mnóstwo falban, dużo materiału. Skąd ona tego buta wzięła? Bo on jej spadł z stopy. No i w wodzie go wyłowiła? Tak, i ona gdzieś tam się szamocząc trafiła. Nie rozumiem. Wiesz, no wiadomo, że to dziwny zbieg okoliczności, nie? Ale... Ja za dużo po prostu pytań zadaję. Jakoś chyba. Ja... A przepraszam. No już bez przesady. A może na przykład zapomniałaś, że to było odniesienie do tego, co ona mówiła wcześniej, że bardzo nie lubi takiej grząskiej wody w jeziorze. No, oczywiście, że to zapamiętałam, no, no bo to było 1:1. No właśnie, dokładnie. Pani uważna. No. Aj Boże. To znaczy... Ja no śmieję się, ale wiem, o co ci chodzi. No, jakby wydaje mi się, że są tam rzeczy, które mogą się podobać. Ale tak szczerze mówiąc, teraz z ciekawości przeczytałabym inną książkę tego autora, żeby zobaczyć, czy są podobne, a, czy nie. Widzisz. No. Czyli jednak coś cię tam... Nie, po prostu jestem ciekawa, jak inne historie, nie? Czemu akurat tą wybrali na przykład, żeby zrobić z niej serial? Mhm. No. Ten pisarz ma jednak jakichś swoich fanów, tak? Ta książka była bardzo popularna. Mhm. No więc musi być jakiś tego powód. No tak czy inaczej, dobrze się bawiłyśmy. Ja przyznam, że no, w pewnym momencie już postanowiłam, że moim zadaniem będzie tę książkę skończyć. I siedziałam i ją czytałam. Serial w sumie też odpaliłam z własnej woli, bo byłam ciekawa, jak to się przełoży na obraz. Więc no jest, jeżeli lubicie taki gatunek. Wiadomo, no, niektórzy ludzie pochłaniają kryminały, wiesz, namiętnie. Także jest to na pewno kolejny do odhaczenia właściwie. Mhm. Jesteśmy ciekawe, czy cokolwiek zrozumieliście z tej dyskusji i dajcie znać, co wy uważacie, jak wam się podobało Żmijowisko, może znacie jakieś inne książki tego autora i może coś możecie polecić. Ja dzisiaj opowiem historię, która, uwaga, wydarzyła się w Aspen. No. Tak, i przypomniała mi się i znalazłam ją, jak straciłam już wszelką nadzieję, że znajdę cokolwiek na dzisiaj. 26 lutego 2014 roku na numer alarmowy dzwoni kobieta, która się nazywa Catherine Carpenter i po prostu w pełnej histerii, płacząc, mówi dyspozytorce, że znalazła swoją koleżankę martwą. Bardzo ciężko jest się tej osobie po drugiej stronie telefonu dogadać z Catherine, bo tak jak mówię, ona tam szlocha, wyje. Była w tym momencie w samochodzie i jakby odjeżdżała z tego miejsca, w którym tą koleżankę znalazła, dlatego że znalazła tą kobietę, ona się nazywała Nancy Pfister, w jej domu, który był tak trochę na uboczu, na wzgórzu góry, przy Aspen. No i nie chciała tam być, nie wiem, sama, więc postanowiła stamtąd odjechać, no i z samochodu zadzwoniła właśnie na numer alarmowy, no więc ta dyspozytorka próbowała ją uspokoić, kazała jej zjechać na pobocze, włączyć odpowiednie światła i czekać na patrol. Są nagrania z tego
telefonu, który wykonała na numer alarmowy i także z momentu, w którym funkcjonariusze dotarli do Catherine, jak stała na poboczu. No i widać tam, że jest po prostu w pełnej histerii, wyje, w ogóle to, co mówi, w większości nie ma sensu za bardzo. No i rzeczywiście, kiedy detektywi udali się do domu Nancy, weszli do środka, weszli do jej sypialni, bo tam Catherine ją znalazła, a następnie weszli do garderoby, no i na ziemi znaleźli stertę prześcieradeł, a raczej coś, co wyglądało jak sterta prześcieradeł pościeli. I kiedy przyjrzeli się jej bliżej, okazało się, że w środku leży Nancy. I ona w zasadzie była zawinięta w warstwy worków, ręczników i pościeli. Wyglądało to tak, jakby ktoś chciał ją owinąć, domyślam się, żeby nie zostawiać po prostu plam krwi. Oczywiście zaczęto oględziny miejsca zbrodni, czyli tej sypialni, tej garderoby. I nie było w zasadzie zbyt wiele dowodów na pierwszy rzut oka. Wszystko wyglądało dosyć czysto. No ale kiedy zaczęli się przyglądać wszystkiemu, wiesz, kawałek po kawałku, no to znaleźli smugę krwi na zagłówku łóżka, plamki krwi na dywanie i na ścianie. Przy łóżku oczywiście. No ale w dalszym ciągu to jest zdecydowanie za mało krwi, jak na to, co zastali pod tym całym materiałem, który odkryli w garderobie. No i wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby podnieść materac i okazało się, że materac został wywrócony do góry nogami, żeby właśnie zakryć ślady. Kim była Nancy? Nancy była, można powiedzieć, taką wizytówką Aspen w pewnym sensie, dlatego że wywodziła się z rodziny, która przyczyniła się do tego, jak Aspen wygląda dziś. Dlatego, że jej rodzice zamienili właśnie tą górę, która się nazywa Buttermilk, w taki ośrodek narciarstwa. Mhm. A o tym już wszystko powinniście wiedzieć z mojej historii. Oczywiście. Już powinniście znać Aspen jak własną kieszeń. No. Także wiecie, że Aspen w pewnym momencie było po prostu kolebką imprezowania, brania narkotyków i wszystkiego, co najlepsze. Białe szaleństwo. Dokładnie. Właśnie w jednym z programów, który widziałam na temat tej sprawy, tak sobie zażartowali, że przyjeżdżają tam różni bogacze, wiesz, celebryci, książęta, Bóg wie kto, i czasem nawet jeżdżą na nartach. Mniej więcej tak to wyglądało. Ojciec Nancy nazywał się Art Pfister i to właśnie on zarobił bardzo dużo pieniędzy na tym, że zrobił z tego miejsca taki resort, wiesz, do jeżdżenia na nartach. A mama Nancy, ona się nazywa Betty Haas Pfister i wyobraź sobie, że ona była pilotką w II wojnie światowej. No, ciekawe. Tak, tak, a później latała właśnie po wojnie już helikopterem i śmiali się, że parkowała go przed domem. Nancy miała dwójkę dzieci, z tego co rozumiem, ale o drugim dziecku widziałam tylko w jednym źródle, dlatego że jej starsza córka Juliana, która się urodziła jak Nancy, miała chyba 29 albo 30 lat, wypowiada się w niektórych programach telewizyjnych, które widziałam na ten temat właśnie. No i Juliana w tamtym momencie oczywiście była już dorosła, dlatego że tutaj mówimy o roku 2014, a Nancy urodziła się w 56. Mhm. Nancy prowadziła bardzo taki wolny tryb życia. Nigdy z nikim na dłużej się nie związała. Jak widziałam, jej córka Juliana była owocem związku z jakimś argentyńskim zawodnikiem polo, z którym nigdy nie miała planu się związać, ale właśnie dzięki niemu miała dziecko. I chyba mówiła o tym swojej córce dosyć otwarcie. I nawet mając dziecko, właśnie jak się urodziła Juliana, była młoda, miała tam 29 czy 30 lat, to podróżowała też z córką, mieszkały w różnych miejscach. Nancy bardzo kochała naturę, bardzo lubiła ludzi, miała przyjaciół z różnych kręgów i wśród bogaczy, aktorów. Ponoć romansowała z Jackiem Nicholsonem, a nawet była zaręczona z Michaelem Douglasem, także z kolejnym aktorem. Ale też była dosyć taką bezpośrednią osobą, a czasem nawet potrafiła być w tej swojej bezpośredniości nieprzyjemna. Można powiedzieć, że była zbyt szczera. Na przykład kobieta, która zgłosiła, że znalazła jej ciało, czyli Catherine, była jej koleżanką, a także jej pracownicą, dlatego że Catherine pracowała w banku, gdzie poznała Nancy, a potem zaczęła pracować też jako jej asystentka, a przy okazji się kolegowały. No i Catherine powiedziała, że jak poszły razem na lunch po raz pierwszy, to Nancy miała zwrócić uwagę, że jest ładna, ale gruba. Nie wiem, co jej do tego w sumie, ale no coś takiego jej powiedziała. Ej, mogę wtrącić teraz dygresję? Chciałam o tym powiedzieć. Proszę. Jak się zbulwersowałam ostatnio, dokładnie coś takiego usłyszałam. Ale na spacerze z psem. Uh-huh.
I ktoś przejeżdżał obok mnie na rowerze i mówił do mnie: uwaga, uwaga, żebym tego psa no, wzięła z chodnika, bo mój pies zawsze chodzi środkiem drogi. I mówi: łaścik, łaścik, uwaga, ładny. I tak potem spogląda na mnie i mówi: ale gruby. A tak aż mnie wryło. Myślę sobie, jakim prawem będziesz mi fat shaming robił mojego psa? Przepraszam, Jogi jest po prostu umięśniony. Nie, Jogi jest chory. Dlatego ma taki brzuch. Widziałam troszkę grubych psów. No i co z tego? No jakby wiadomo, że to jest dla pieska niezdrowe, wiadomo, ale to nie jest tak, że Jogiemu się ciągnie brzuch po chodniku. No raczej on jest po prostu masywny i to wszystko przez leki, jakie przyjmuje, a nie dlatego, że ja pasę swojego psa. Jezu, tak mnie to wkurzyło, że po prostu już drugi dzień jestem wkurzona z tego powodu. Czy trzeci. W ogóle nie wiem, co to jest za prawo, żeby komentować wygląd w ogóle kogokolwiek, nawet psa, jeżeli kompletnie mnie nie znasz i jakby co mnie to obchodzi, że jakiś obcy człowiek na ulicy będzie mnie obrażać. No, w ogóle wypowiadanie takich komentarzy na czyjś temat jest po co w ogóle, kogo to obchodzi, tak jak mówisz. Poza tym nieproszony się nie wypowiadaj, no. No dokładnie. Ludzie, tak mnie to bulwersuje, no ale dobra. No właśnie, ale Nancy niestety taka była, że po prostu mówiła, co chciała. Potrafiła też przyjaciół troszkę traktować jak swoją służbę. Czyli wiesz, to co moje, to twoje, ale to co twoje, to moje, więc daj mi, bo ja chcę. Albo zrób coś tam, bo ja mam taką ochotę. No i prowadziła ten swój wolny, rozrywkowy tryb życia. No i na początku, wiadomo, jej grupa przyjaciół była duża, potem z wiekiem niestety mocno zmalała, dlatego że no, większość jej jakichś tam znajomych przyjaciół się ustatkowało, założyło rodziny, zaczęło prowadzić może odrobinę bardziej spokojny tryb życia, no ale nie Nancy. Nancy chciała być wolna, tak jak mówię, bardzo jej to odpowiadało, nigdy się gdzieś tam z nikim na dłużej nie związała. Bardzo lubiła podróżować i na przykład jak nie podróżowała z córką, to zostawiała ją pod opieką rodziny czy przyjaciół. Ponoć też nie wszystkie kobiety ją lubiły, bo robiła rzeczy w stylu usiądę twojemu mężowi na kolanach, co rozumiem, że może się nie do końca podobać, ale mężowi też się to nie powinno podobać, więc jakby no cóż. No więc myślę, że mniej więcej opisałam jej charakter i osobowość. Rozumiem, że nie była lubiana po prostu. Ale właśnie z drugiej strony była też bardzo lubiana przez ludzi. Aha. Wiesz, na imprezie, którą zorganizowano, bo to była impreza, taką upamiętniającą ją, przyszło mnóstwo ludzi. Widziałam takie jakieś wypowiedzi w kilku artykułach, że ktoś mówił, że bardzo ją lubił, ale trzymał ją na dystans. Mhm. Bo po prostu chyba ciężko się z nią żyło, wiesz? Ale to nie oznacza, że ludzie jej nie lubili. Ona była, wiesz, ogromną fanką Aspen, natury, przyrody. Gdzieś tam próbowała ją bronić, dbać o nią. No ale no, nie była dla każdego i ja to rozumiem. I ona pewnie też to rozumiała. No i kiedy policja zaczęła, jakby próbowała prześledzić ostatnie dni jej życia, okazało się, że ona bodajże 4 dni przed śmiercią wróciła z Australii, gdzie pojechała spędzić zimę i wróciła wcześniej, bo to był w sumie środek sezonu narciarskiego, kiedy ona nie przepadała za byciem w Aspen, no bo wiesz, było bardzo dużo ludzi i tak dalej, przeszkadzało jej to trochę. I bardzo często właśnie w zimie stamtąd wyjeżdżała. I 22 lutego z tej wycieczki wróciła. Cathy odebrała ją z lotniska, a następnie zawiozła do domu. Cathy powiedziała też, że Nancy poprosiła ją, żeby została przez weekend, co też Cathy zrobiła. A następnie wyszła w poniedziałek rano do pracy, no a Nancy została u siebie w domu odpoczywać, wiesz, odsypiać jetlag. Mhm. I co ciekawe, podczas tego połączenia alarmowego, które wykonała Cathy, powiedziała, że są pewni ludzie, którzy byli bardzo źli na Nancy. No bo oczywiście policja też, jak odnaleźli to ciało i zaczęli prowadzić śledztwo, no to szukali ewentualnych wrogów, jakichś osób, które mogły chcieć Nancy zaszkodzić. Zastanawiano się, czy to przypadkiem może jakiś, nie wiem, ekskochanek, może wiesz, ktoś kogo uraziła. No ale nikt taki się nie pojawiał, nikt taki nie wypłynął podczas śledztwa, ale właśnie były to osoby, o których Cathy wspomniała przez telefon. I okazało się, że była to para, małżeństwo. Kobieta też nazywała się Nancy. A mężczyzna nazywał się William, ale wszyscy na niego mówili Trey, więc tak będę na niego mówić. Także Nancy i Trey Styler, tak się nazywało to małżeństwo, to byli starsi ludzie po 60, którzy przeprowadzili się do Aspen, żeby na nowo rozpocząć życie. Wcześniej mieszkali w Denver, gdzie oni się poznali w szpitalu, w którym pracował Trey i był on szanowanym anestezjologiem, w pracy odnosił sukcesy. Natomiast niestety w okolicach roku 2000 zaczął chorować, przez co musiał zrezygnować z pracy. Kiedy odszedł z pracy w szpitalu, chciał założyć jakiś biznes też związany z medycyną, co nie wyszło.
Więc oczywiście nie dość, że choroba, tak, strata pieniędzy, strata stałej pensji, no to potem próbował pozywać jakichś ludzi w związku z tym niewypalonym biznesem, co spowodowało, że stracili jeszcze więcej pieniędzy i byli zmuszeni do sprzedania swojego wielkiego domu. No więc postanowili wziąć te środki, które im zostały i pojechać do Aspen, bo Aspen im się podobało, i znaleźli ogłoszenie w gazecie. Właśnie to było ogłoszenie Nancy, w którym ona ogłaszała, że wynajmie swój dom na miesiące, w których wyjeżdża do Australii. Nancy Pfister, czyli ofiara, prowadziła bardzo bogaty tryb życia, no wiadomo, podróżowała, więc potrzebowała też na to pieniędzy. I mimo to, że pochodziła z takiej bogatej rodziny i oczywiście otrzymała duży spadek, to ten spadek był wypłacany w takich miesięcznych pensjach, powiedzmy, dostawała kieszonkowe, można powiedzieć. No i żeby gdzieś tam dorabiać, bo ona z tego co rozumiem nie miała jakiegoś zawodu, tak, czy jakiejś jednej pracy, no ale robiła różne rzeczy w życiu. No a poza tym, żeby zdobywać dodatkowe środki, no to w momencie, w którym wyjeżdżała, chciała wynająć swój dom, żeby ktoś tam mieszkał, bo to wiesz, była duża posiadłość w pięknym miejscu. No i właśnie gdzieś tam spodobali się sobie, czyli Stylerowie z Nancy się dogadali i ona postanowiła im ten dom wynająć. Zaproponowała im nawet, że mogą wprowadzić się do niej miesiąc wcześniej, miesiąc przed jej wyjazdem, jeżeli chcą, bo oni już tam chcieli być i zacząć pracę nad spa, które chcieli tam założyć. No więc w sumie ten jej dom nie był złym miejscem do tego. Nancy w ogóle ponoć obiecała, że przedstawi ich, wiesz, odpowiednim osobom i tak dalej. No i kiedy oni tam przyjechali, to w zasadzie po kilku dniach okazało się, że życie z Nancy to jest mały koszmar, bo traktowała ich jak swoich, wiesz, służących. Chociaż z tego, co mówili w jednym z programów, ona powiedziała, że zaprasza ich do siebie miesiąc wcześniej, jeżeli pomogą jej się przygotować do podróży. Tylko okazało się, że ta pomoc polegała na tym, wiesz, zrób mi drinka i przynieś mi fajki. Albo tam, nie wiem, pomóż mi w czymś tam, prawda? Więc trochę rzeczywiście ich traktowała jak swoich służących, co ich zaskoczyło. No ale w sumie szybko to minęło i ona pojechała. No ale kiedy Nancy pojechała i oni zostali w tym domu sami, wyszło na to, że niestety dom nie jest w takim stanie, w jakim miał być, jakiego się spodziewali i chcieli, żeby zostało to naprawione, doprowadzone do takiego stanu, jaki im był potrzebny, więc przestali płacić Nancy czynsz. Kathy, czyli ta koleżanka, która zgłosiła znalezienie ciała, miała odbierać od nich czeki, a także pomagać im zajmować się psem Nancy, bo ona miała pieska. I Kathy też stała się osobą odpowiedzialną za ogarnianie tych wszystkich napraw, które w domu były potrzebne. No i koniec końców faktycznie Stylerowie zapłacili Nancy jakieś tam bodajże 6 tysięcy dolarów za ten okres, za który nie płacili, ale ogólnie ewidentnie było między nimi napięcie, jakaś wiesz, już super negatywna energia. Nancy chyba im wysyłała w ogóle jakieś takie maile bardzo brzydkie i generalnie już, wiesz, ten związek się popsuł. No i oni chcieli się wyprowadzić i ona chciała, żeby oni też się wyprowadzili. Chociaż w niektórych źródłach sugerowali, jakoby ona, wiesz, im powiedziała, żeby sobie poszli, ale z tego co rozumiem, to była chyba taka obopólna decyzja. No i oni właśnie mieli się wyprowadzić do 22 lutego, kiedy Nancy miała przyjechać. No a jak przyjechała, no to okazało się, że oni się jeszcze nie wyprowadzili, nie wynieśli wszystkich swoich rzeczy, bo oni mieli tam różny sprzęt, tak? Przecież oni się przeprowadzili z całym dobytkiem i jeszcze mieli otwierać spa, no to wiadomo, że mieli dużo rzeczy. I to właśnie Stylerowie zadzwonili do Kathy, z którą zresztą zakolegowali się pod nieobecność Nancy i nawet miała wpadać do nich na obiad od czasu do czasu, żeby powiedzieć jej, że dziwna sprawa, dlatego że oni od poniedziałku już kilka razy byli, oni chyba w środę zadzwonili, czyli Kathy wróciła 22, czyli Kathy wyszła od Nancy w poniedziałek rano, tak? No i potem Stylerowie tam przychodzili zabierać jakieś różne rzeczy. No i od poniedziałku do środy mówili, że jej nie widzieli, że widzieli jej pieska, ale Nancy nigdy w domu nie zastali. I że ogólnie dziwna sprawa, bo tam chodzili po domu, Nancy, gdzie jesteś, bo najpierw myśleli, że może, że gdzieś wyszła, że akurat, wiesz, na nich nie trafia, czy może nie chce ich spotykać, czy cokolwiek. Czy oni żyli z jej zwłokami? Ale oni tam już jakby nie mieszkali, wiesz, bo jak ona tam przyjechała, bo oni zaczęli się przeprowadzać do motelu. Okej. Tak. Dlatego też Kathy tam pojechała, bo też Nancy się do niej nie odzywała i tak dalej. No więc zaniepokojona tymi wszystkimi znakami i tam różnymi rzeczami, które słyszała, postanowiła pojechać i sprawdzić co i jak i dlatego znalazła jej zwłoki. Ale jak to wyglądało? Kiedy Kathy weszła do mieszkania, czy też domu, poszła do sypialni, no to zauważyła, że jakoś ta sypialnia wyglądała na taką ogarniętą. I w jednym z programów wspomnieli, że wiedziała, że coś jest nie tak, bo Nancy nigdy nie ścieliła swojego łóżka. A przynajmniej nie w taki sposób. No i potem zauważyła, że garderoba jest zamknięta i to na klucz.
Bo rzeczywiście tak było, że jak Nancy wyjechała do Australii, no to wszystkie jej rzeczy zostały wsadzone do tej garderoby, a ona została zamknięta na klucz. I jeden klucz miała Nancy, a drugi zapasowy miała Cathy, bo ona miała klucze do całego domu Nancy. No i kiedy Cathy zobaczyła, przyjechała, a tak szukała Nancy, nigdzie jej nie ma, zobaczyła, że ta garderoba jest zamknięta na klucz, postanowiła pojechać po swój klucz do domu, bo coś jej się wydawało, że jest nie tak. Pojechała po ten klucz zapasowy, wróciła, otworzyła szafę, no i wtedy właśnie zobaczyła tą stertę prześcieradeł i zadzwoniła na policję. W międzyczasie przebadano ciało Nancy i okazało się, że przyczyną śmierci były uderzenia w głowę jakimś tępym narzędziem. Gdy rozpakowano to zawiniątko, okazało się, że ciało było jakby obwiązane przedłużaczem, następnie pozawijane w worki, takie wiesz, na śmieci, a dopiero potem, wiesz, owinięte ręcznikami, jakimiś tam różnymi materiałami. I policja zaczęła się zastanawiać, czy jedna osoba była w stanie tego dokonać, czy może zrobiło to więcej niż jedna osoba. Mhm. No bo w sumie trzeba było wywrócić ten materac, no i trzeba było też przeciągnąć ciało do garderoby, tak? Pewnie byłaby to w stanie zrobić jedna osoba, ale byłoby ciężko. Mi się zdarzało przewracać materac i nigdy nie byłabym w stanie tego zrobić sama, szczerze mówiąc. Ale nie z takich powodów oczywiście. Tak jak wspomniałam, Stylerowie wynieśli się do motelu w miasteczku w okolicy, które się nazywało Basalt. No i po tych wszystkich rewelacjach policja postanowiła z nimi porozmawiać. Zapukali do nich bardzo wcześnie rano, o 5:30. Nic im nie chcieli powiedzieć. Nie podali powodu jakby komu, co się stało i tak dalej, tylko po prostu ich zapakowali. Potem umieścili ich w osobnych pokojach przesłuchań. No i oczywiście zaczęli tam od zadawania jakichś podstawowych pytań, a skąd są, a jak znają tego, a tamtego i tak dalej. Oczywiście oni nie mieli ze sobą adwokatów, bo też chyba nie czuli się na początku zagrożeni. Ale pytani o Nancy nie ukrywali też swojej niechęci do niej i tego, że jej nie lubili. Nancy Styler była bardzo otwarta w tym temacie. Przyznała się nawet, że kiedyś powiedziała, że chciałaby jej tam łeb ukręcić czy coś takiego. Aha. Policja próbowała też podejść jej męża Treya i tam, wiesz, mówili, wiemy, że to zrobiłeś, przyznaj się, i ogólnie tak próbowali ich troszkę podpuścić. Ale niestety to doprowadziło do niczego. W pewnym momencie Trey nawet powiedział, że podda się testowi poligrafem, co było ogromnym błędem, bo go oblał. Niestety, tak. Byli przesłuchiwani przez wiele godzin, ale nie udało się. Do niczego to nie prowadziło. No i w zasadzie można powiedzieć, że śledztwo nie posuwało się naprzód, aż pewnego dnia pojawił się dowód i to znikąd. Dlatego, że policja otrzymała wiadomość, że w jednym ze śmietników w okolicznej miejscowości znaleziono worek, a w nim tabletki, na receptę oczywiście, wypisaną na Nancy Pfister. A jak do tego wszystkiego doszło? Wyobraź sobie, że po prostu pracownik miasta robił rutynowe sprawdzanie śmietników miejskich, żeby zobaczyć, czy nikt przypadkiem nie wyrzuca tam swoich domowych śmieci. I w ten sposób znalazł tam worek, właśnie w którym, jak się okazało, poza lekami, znaleźli też perły Nancy, a także młotek ze śladami krwi. Dziwne. Oczywiście młotek oddano do badania, ale to nie wszystko, dlatego że poza tym znaleziono też jakieś dokumenty rejestracyjne do samochodu, który należał do Stylerów. Tego się nie spodziewałam. Tak. I kiedy badano DNA znalezione na młotku, to policja znalazła kolejną rzecz i to dosłownie zaraz obok wejścia do pokoju motelowego, w którym mieszkali Stylerowie, i był to kluczyk do szafy Nancy. Co? Tak. Co ten kluczyk tam robił? Wyglądało to tak, bo to było na, wiesz, na betonie normalnie, zaraz koło śmietnika też, i jakby pani detektywka, która prowadziła tą sprawę, powiedziała, że wyglądało to trochę tak, jakby, wiesz, ktoś chciał coś wyrzucić, ale nie trafił. Aha. Ale byli bardzo podejrzliwi co do tego, bo to wszystko wyglądało jak zbyt duży zbieg okoliczności. I tak na chłopski rozum ja się trochę zgadzam, bo ten pan nie był głupi, był lekarzem, pewnie musiał mieć tam jakieś, nie wiem, 3 komórki szare. Więc nie wiem, czy zaraz koło swojego pokoju motelowego wyrzucałby takie rzeczy? I to jeszcze ze swoimi rzeczami w środku? Bo rozumiem jeszcze, gdyby tam zapomniał o DNA czy czymkolwiek. Ale to trochę dziwny sposób na pozbywanie się dowodów, nie? No. No właśnie. Oczywiście badania DNA potwierdzają, że ten młotek jest narzędziem zbrodni, ponieważ krew na nim znaleziona należała do Nancy Pfister. No, ale w międzyczasie policja też nie spuszczała jeszcze jednej osoby z oczu. A była to Cathy. Mhm. I kiedy policja chciała z Cathy porozmawiać, oczywiście zapytali się, jak znalazła to ciało, skąd wiedziała i tak dalej, no to wypłynęła pewna nieścisłość. Im dłużej Cathy gadała, tym gorzej dla niej.
Dlatego, że ona powiedziała podczas przesłuchania, że wiedziała, że to Nancy, dlatego, że zobaczyła włosy. A spod tych prześcieradeł nic nie wystawało. Jak weszli tam detektywi, pierwsi policjanci, wiesz, byli na miejscu zbrodni, to oni nawet nie zauważyli, że ta sterta rzeczy to może być ciało. Więc skąd ona mogła wiedzieć i mówić, że wystają włosy, jak nic tam nie było? Pytano ją wielokrotnie, czy ona dotykała tych, wiesz, prześcieradeł, odsuwała ten materiał, bo wtedy mogłaby zobaczyć. Mówiła, że nie. Mhm. A dodatkowo opowiadała, że gdzieś tam była krew, coś tam i to się zgadzało z tym, co zostali, jak to ciało rozwinęli z tych wszystkich warstw. Czyli od początku się wkopała. No tak. Ale z drugiej strony oni wszyscy się zarzekali, że to nie oni. Cassie oczywiście mówiła, że przyjaźniła się z Nancy. Z kolei na przykład pan doktor miał świetną wymówkę, dlatego że on był ciężko chory już w tamtym momencie i widać na nagraniach z przesłuchań, że on bardzo często na przykład jakoś tak się opierał krzesło, musi rozprostować plecy, albo na przykład już w pewnym momencie nie przychodził, tylko musieli go wwozić na wózku inwalidzkim. No więc cały czas podkreślał, że on sam nie byłby w stanie czegoś takiego zrobić, nie byłby w stanie, wiesz, zaciągnąć ciała do garderoby, wywrócić tego materaca i tak dalej. Mimo wszystko, posiadając te dowody, 3 marca policja aresztuje właśnie małżeństwo Styler. No, a następnie, tak jak wspominałam, interesują się Cathy, tam przesłuchują ją, próbują z niej coś wydobyć. Ona również zostaje poddana testowi poligrafem, również go oblewa i to wypada jeszcze gorzej niż Trey. I tutaj pojawia się kilka ciekawych faktów, dlatego że ponoć Cathy zostawiła w drzwiach, wychodząc do pracy w poniedziałkowy poranek, kiedy zostawiła Nancy śpiącą w domu, w drzwi wsunęła kartkę, jak ktoś by przylas tam, żeby nie przeszkadzać, bo Nancy śpi. W jej domu? Tak, dlatego że Nancy ponoć bardzo nie lubiła, jak się obudzi i też nie miała szans usłyszeć, że ktoś się zakradł i jakby we śnie chce ją, wiesz, zatłuc tym młotkiem, dlatego że ona zazwyczaj spała w masce i w zatyczkach do uszu. Mhm. Więc skoro tak spała, to poza tą kartkę tam wsadzała, wiesz, o co mi chodzi, Cathy o tym wiedziała. Zresztą w ogóle po co taką kartkę wsadzać? No jakby dziwna sprawa, tak mi się wydaje. No dziwna, dziwna. No. Jakby była w hotelu, no ona była u siebie w domu. Tak, policja dowiedziała się też, że w dniu, kiedy znaleziono klucz do jej szafy, wiesz, przy tym śmietniku randomowo na betonie, no to Cassie była w okolicy, akurat odwiedzała swojego terapeutę bodajże. Mhm. Ale z drugiej strony jej adwokat udowodnił, że ona wcale nie powiedziała, że widziała krew na czole Nancy, kiedy ją znalazła, tylko powiedziała, że widziała krew na zagłówku łóżka czy coś takiego. I on sprawdził, wiesz, nagrania z przesłuchania i rzeczywiście musieli mu przyznać rację. Więc ja nie wiem naprawdę, co tu się działo. W ogóle Cassie, wyobraź sobie, trafiła do więzienia w dzień, kiedy działa się ta impreza upamiętniająca życie Nancy. Ale policja miała właśnie jeszcze jedną rzecz przeciwko niej, dlatego że ona dzień po tym, jak odnalazła ciało Nancy, poszła do jej skrytki bankowej, do której była upoważniona i wyciągnęła 6 000, które zapłacili jej Stylerowi za wynajmowanie domu Nancy, wiesz, który potem Nancy miała sobie zabrać z tej swojej skrytki, a także pierścionek po jej matce. W sensie Cassie wzięła pierścionek po matce Nancy, którą ona odziedziczyła, jak jej mama umarła. I na to też miała wytłumaczenie, powiedziała, że obiecała Nancy, że jakby cokolwiek się stało, to ona ten pierścionek przekaże córce Nancy, bo ona się z siostrami o ten pierścionek kłóciła. No, może być. Nie wiem, no mogło tak być, ja tego nie neguję, bo rzeczywiście jeżeli była między nimi, wiesz, jakiś problem o pierścionek, no to może faktycznie, tak? No i cała trójka siedzi w areszcie, aż pewnego dnia z detektywami kontaktuje się Trey i mówi, że on chce z nimi porozmawiać. Oczywiście biorą go na przesłuchanie, no i wtedy Trey mówi, że to on zrobił. Że to on zabił Nancy. No więc oczywiście zaczynają go pytać, no ale jak to zrobił? No i to w takim razie co? Wcześniej kłamał, że taki był chory? Czy teraz kłamie, że to zrobił? Bo nawet jest jakaś taka scena podczas tego przesłuchania jego, to widać na kamerze, że pytają się go, czy chce rozprostować nogi, czy coś takiego. On powiedział, że on nie może wstać. Mhm. No to jest chory i to jakby dał radę to wszystko zrobić? No nie wiem. Bardzo dziwne, naprawdę bardzo dziwne. No i zapytany o to, zdenerwował bardzo detektywkę, bo powiedział, że może to przyrównać do tej sytuacji, kiedy matki podnoszą auta, żeby uratować swoje dziecko. Że w takim przepływie siły to zrobił. Nie? Ona mówi, że przepraszam, ja na dużo pozwalam podczas przesłuchań, ale proszę nie porównywać pana zabijającego Nancy do matek ratujących swoje dzieci. Nie? I bardzo się w ogóle skurzyła. No i w sumie się nie dziwię. No i tak, on zeznał, że tamtego dnia zostawił swoją żonę śpiącą w domu. Nie w domu, tylko w motelu, przepraszam, w którym mieszkali. Natomiast tutaj też pojawia się taki problem, że znaleźli ślady telefonu komórkowego jego żony, Nancy Styler.
właśnie w okolicy domu Nancy ofiary. I on twierdził, że on zabrał telefon żony, bo jego telefon miał słabą baterię. Okej, czyli rozumiem, że on po prostu ratował swoją żonę. Nie wiem, bo to nie jest jeszcze koniec. Oczywiście policja cały czas uważała, że oni wszyscy byli w jakiejś zmowie, tylko czy cała trójka, czy może jakaś dwójka, kto komu pomagał, czy może ktoś zabił, a potem ktoś pomagał sprzątać, jak się o tym dowiedział. Wysnuli też taką teorię, że może to razem zrobili, a potem Kathy się przestraszyła, że zaczną, wiesz, ją wskazywać jako morderczynię i dlatego jak zadzwoniła na policję, to ich wskazała jako osoby podejrzane. Mhm. Nie wiem, w głowie mi się kręci w każdym razie. I powiedział, że tak, przyszedł tam, że był ogólnie bardzo zły za to wszystko, co spotkało ich z ręki Kathy, za to, jak ich traktowała. I kiedy wszedł i zobaczył, że ona śpi, bo ona nie reagowała, jak wołał jej imię, no to stracił nad sobą panowanie, wściekł się, że ona sobie po prostu tak śpi, jak jego życie się wali. No i oczywiście wtedy wyszedł, poszedł na dół, wziął młotek, przyszedł i ją walnął. Ponoć miał taki moment, że zaczął się zastanawiać, Boże, co ja robię? No ale potem postanowił dokończyć dzieła, jak zobaczył, że ona nadal ma puls. Potem, żeby właśnie ograniczyć, wiesz, efekty tej zbrodni, postanowił ją zawinąć w te wszystkie warstwy i odciągnąć ciało do garderoby. Powiedział też, że rozważał opcję powrotu później, żeby ewentualnie pozbyć ciała w ogóle. Ale nie zrobił tego nigdy. Powiedział, że jego żona o niczym nie wiedziała i podobnie Kathy Carpenter też miała o niczym nie wiedzieć. Zgodził się opowiedzieć wszystkie szczegóły tej zbrodni pod warunkiem, że jego żona zostanie uniewinniona i nic jej nie będzie z tego tytułu grozić. Oczywiście, no tutaj domyślam się, że policja i prokuratura po prostu podjęły decyzję o mniejszym źle, czyli jakby mieli jedną osobę, która się przyznała, a chyba ciężko byłoby im zgadzać całą trójkę. Mhm. Dlatego Nancy, Styler i Catherine Carpenter zostały wypuszczone z aresztu. Nancy, z tego co rozumiem, Nancy Styler nie będzie mogła być nigdy sądzona w tej sprawie, natomiast Kathy, jeżeli coś by wypłynęło, prawdopodobnie mogliby ją pociągnąć do odpowiedzialności. Tak jak powiedziałam, Trey do wszystkiego się przyznał i został skazany za morderstwo drugiego stopnia i otrzymał 20 lat pozbawienia wolności. Natomiast on w tamtym momencie miał bodajże 65 lat, także spodziewano się, że nie odsiedzi całego wyroku pewnie. I kiedy jego żona się o tym dowiedziała, była w szoku. Bo oczywiście poinformował ją o tym jej, to była pani prawniczka, tak? Poinformowała ją o tym jej prawniczka. I ona też podała Nancy Styler list od męża z więzienia. I w tym liście on powiedział, żeby wierzyła w jego niewinność. Że on to zrobił tylko dla niej. Mhm. A potem, kiedy trafił do więzienia, przez telefon miał jej powiedzieć, że nie był z nią szczery w liście. A przynajmniej tak wynika z jej wypowiedzi w programie, który wam podlinkuję, bo teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Także zupełnie nie rozumiem, co tu się odwala. Nancy Styler, czyli żona mężczyzny, który się przyznał do tego morderstwa, wypowiada się dosłownie chyba w każdym źródle, wiesz, w formie wideo, które widziałam. O ile rozumiem, ona w ogóle napisała książkę na ten temat. Wkrótce po tym rozwiodła się z mężem i zmieniła nazwisko, wyjechała z Aspen, zmieniła nazwisko na swoje panieńskie. Na Kathy bardzo się ta cała sprawa odbiła. Oczywiście. Ale to nie wszystko, dlatego że w 2015 roku w sierpniu Trey Styler popełnił samobójstwo w swojej celi. Powiesił się. Ojej. Miał wtedy 67 lat. Tak naprawdę pewnie nigdy nie dowiemy się, kto dokonał tej zbrodni. Co się tam tak naprawdę stało. Myślę, że jest prawdopodobne, że oni wszyscy ze sobą współpracowali, bo naprawdę było w tym wszystkim coś bardzo dziwnego. Zauważyłam, że każdy program był odrobinkę stronniczy. W jednym to próbowali robić z ofiary, wiesz, jakąś po prostu kobietę, która sobie robiła seks imprezy w domu. W drugim właśnie cały czas tak troszkę się podśmiechiwali z tej Kathy. Także ewidentnie coś było nie tak, bo właśnie niestety mimo to, że Kathy przedstawiała jej związek z Nancy, wiesz, jako przyjaźń, no to ze zeznań innych osób wynikało, że ta relacja między nimi była bardzo niestabilna, że jak się przyjaźniły, to super się przyjaźniły, ale potrafiły też, wiesz, mieć ze sobą napięku i zachowywać się wobec siebie nie w porządku.
Z wypowiedzi różnych osób wynikało też, że właśnie Nancy Pfister potrafiła tak się rządzić ludźmi, wiesz, rozkazywać im, jakoś tak zmuszać ich do tego, żeby jej w jakiś tam sposób usługiwali. No z drugiej strony, no też zawsze można tupnąć nogą, prawda? Nie trzeba znosić takiego zachowania kogoś. No ale wiadomo, ona też była czarująca, dużo od siebie dawała. W każdym razie wiem też, że w taki sam sposób potrafiła traktować Kathy, nie? Więc nie wiem, może coś w niej pękło, może tak się ta Kathy zaprzyjaźniła ze Stylerami. Naprawdę nie mam pojęcia, co tam się mogło stać, ale mam takie poczucie, że przynajmniej jednej osobie się bardzo upiekło. Mhm. No dziwne. No. Jeszcze, że ten facet wziął tą całą sprawę na siebie. Tak, i on tam, wiesz, widać, że on wyraźnie mówi: Nancy Styler nie miała z tym nic wspólnego, nic o tym nie wiedziała. Catherine Carpenter również nic o tym nie wiedziała. I też z wypowiedzi jego żony Nancy Styler, ona powiedziała, że nic o tym nie wiedziała i gdyby on jej powiedział, to by zadzwoniła na policję. No ale nie rozumiem, po co on by się miał przyznawać do winy, gdyby albo sam nie był winny, albo nie chciał kogoś chronić. Mhm. Jeżeli miałby kogoś chronić, to zapewne swoją żonę, no bo tamtej Kathy nie znał. No. Więc tutaj albo jedno, albo drugie, no bo co, nie chciał chyba ułatwić sprawy po prostu policji, bo był taki miły. No właśnie, bo też myślę, że mógł na przykład chronić też tyłek Catherine, jeżeli ona była w to zamieszana, żeby na przykład ona nie wsypała jego żony. Masz, o co mi chodzi. No tak, ale to wtedy też by chronił swoją żonę, no bo po co miałby tak, chronić tak. Kathy. Jasne, bo ja się tylko zastanawiam nad tą Kathy, nie? Że jeżeli ona by była w to zamieszana, to jaki on miał w tym cel? Pewnie jeszcze by mu to pomogło, jakby powiedział, zwłaszcza, że wiesz, policja, te nagrania, które też się pojawiają właśnie w tych różnych programach, no widać, że tam policja po prostu im tak, wiesz, męczy i męczy, lepiej powiedz teraz, to ci wyjdzie na dobre, to jest ten moment i wiesz, po prostu wałkowali ich tam strasznie. No zazwyczaj ludzie się łamią jednak, tak. Zwłaszcza jak jest jakaś grupka. No właśnie. To ciężko im utrzymać tą samą historię, jak są przesłuchiwani osobno. No a z drugiej strony to samobójstwo jest trochę zastanawiające, no bo mogło to być z powodu poczucia winy na przykład. No albo jeszcze nie wiem na ile on był chory, no bo no właśnie, może, no. Może o to w tym wszystkim chodziło, że stwierdził, że zostały mu na przykład, nie wiem, 3 lata życia, więc nie chce ich spędzić tam w więzieniu, więc postanowił się zabić. No ale naprawdę bardzo dziwna jakaś sprawa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, jak zwykle. No. Hej Karolina, coś się stało? Ach tak, musiałam zrezygnować z przygotowania bardzo ciekawej sprawy do podcastu. Dlaczego? Bo wszystkie źródła i programy na jej temat nie są dostępne na polskich stronach internetowych. Ja nie mam takich problemów. Jak to? Nie słyszałaś o Surfshark VPN? Surfshark VPN? A co to takiego? VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. Możesz pobrać go na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. A co najważniejsze, VPN ukrywa Twoją prawdziwą lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez żadnych ograniczeń. Czyli udajesz, że jesteś w Nowym Jorku, a tak naprawdę siedzisz na kanapie we Wrocławiu? Dokładnie. Brzmi super, muszę spróbować. Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals/zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy zbrodnia, aby otrzymać 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za darmo. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka. To ja moją historię zaczynam 8 czerwca 82 roku. 14-letnia Ewa Hartman wróciła do domu swojego ojca Wernera, zwanego królem stereo z Chicago, około 4 nad ranem. Ten dom znajdował się na przedmieściach Chicago, zwanych North Brook. Razem z nią była Debra Hartman, która była jej macochą, drugą żoną Wernera. Na podjeździe domu stał Rolls-Royce. To było dziwne, bo zazwyczaj powinien on stać w garażu. A drzwi do domu były otwarte, co też było niepokojące, no bo wiadomo, powinny być zamknięte. W domu słychać było muzykę klasyczną i ogólnie panowała tam taka dziwna atmosfera. Od razu miały przeczucie, że coś złego się stało. Więc weszły po schodach na górę do sypialni i znalazły Wernera leżącego na podłodze. On był nagi i leżał w kałuży krwi. Wiadomo, to był na pewno straszny widok w ogóle dla tak młodej dziewczyny. Ewa była przerażona. Zaczęła krzyczeć i prosiła Debrę, żeby wezwała pomoc.
Ewa chciała tam zostać w domu razem z ojcem, ale Debra przekonała ją, żeby stamtąd jak najszybciej wyszły. Nie chciała dzwonić na policję, tylko chciała sama pojechać samochodem na najbliższy posterunek policji. Trochę okay. dziwne. Mm-hmm. Na posterunku Debra zeznała, że jej mąż popełnił samobójstwo. Policja przyjęła te ich zeznania i wysłała funkcjonariuszy do domu, żeby sprawdzili, co tam się tak naprawdę stało. Więc o godzinie 4:50 sierżant policji z Northbrook przybył do rezydencji Hartmanów. To był taki stary dom na farmie, który został przez Wernera przebudowany na luksusową willę. Na wejściu przywitały tego sierżanta rzeźby lwów, które podobno Werner podarował swojej żonie Debrze jako prezent urodzinowy, bo Debra była astrologicznym lwem. Mm. Na górze, w głównej sypialni, policjant znalazł ciało Wernera Hartmana, leżące twarzą do góry. Został postrzelony 5 razy w twarz. Poza tym miał wiele ran na klatce piersiowej. Łącznie został postrzelony 14 razy. 10 łusek po kulach leżało rozrzuconych wokół jego ciała. I jak potem oddali to wszystko do badania, to okazało się, że został postrzelony z karabinu maszynowego MAK-10. Poza kulami i śladami po tych wystrzałach w domu nie było żadnych innych dowodów. Jedyne, co znaleźli, to stos niezapłaconych rachunków, świadczących o tym, że musiały tam być jakieś problemy finansowe. Więc funkcjonariusze policji od razu zauważyli, że tak nie wygląda samobójstwo. Dlaczego więc ta Debra miałaby kłamać? To było bardzo dziwne. No i przez to tak naprawdę stała się pierwszą osobą podejrzaną. Detektywi na komisariacie policji rozdzielili Debrę i Ewę, przesłuchali je osobno, pytali, gdzie były tego dnia, co robiły i tak dalej. Te przesłuchania trwały wiele godzin i podczas przerwy w przesłuchaniach Debra była zmęczona, więc zwinęła się w kłębek na podłodze, tam na tym komisariacie i po prostu zasnęła. Jej zachowanie wydawało się dość dziwne. Nigdy czegoś takiego nie widzieli, żeby osoba, której małżonek czy też małżonka właśnie zmarł, podczas przesłuchań zasnęła. Jakby, no nie wiem, różnie ludzie reagują na stres, ale raczej nie zasypiają w takiej sytuacji. Przez to też stała się znowu główną podejrzaną. No ale powiedzmy coś o tym Wernerze Hartmanie. On urodził się w roku 1944 w Niemczech i przyjechał do Stanów Zjednoczonych na początku lat 60., kiedy miał 19 lat. Miał wtedy mało pieniędzy, ale duże ambicje. Wielkie marzenia. Dokładnie, amerykański sen. Przyjmował każdą pracę, jaką mógł znaleźć. W 64 roku zajmował się sprzedawaniem czasopism od domu do domu i na Florydzie poznał piękną kelnerkę, która nazywała się Vasiliki. Zaczęli się umawiać na randki, szybko zakochali się w sobie i wzięli ślub rok później. Żeby zarobić na życie, to razem sprzedawali jakieś różne rzeczy, pierdółki na lokalnych pchlich targach. Następnie mieli 2 córki. Stephanie urodziła się w roku 65 i Ewa w 67. Mając na utrzymaniu całą rodzinę, Werner zdał sobie sprawę, że potrzebuje więcej pieniędzy. Zresztą, jak mówiłam, miał wielkie ambicje. Miał też smykałkę do elektroniki, więc w roku 66 całą rodziną przeprowadzili się do Chicago, gdzie Werner założył Chicago Music Corporation, czyli sklep z samochodowym sprzętem audio. Werner bardzo ciężko pracował. Zajmował się montowaniem właśnie sprzętu stereo w samochodach klientów. Nie miał żadnego swojego biura czy też garażu, więc podobno nawet w zimie chodził gdzieś tam do ludzi i montował im ten sprzęt w trudnych warunkach. Ale ta ciężka praca się opłaciła. I w roku 77 ten niemiecki imigrant, który rozpoczął swoją karierę bez właściwie grosza przy duszy, stał się amerykańskim człowiekiem sukcesu i milionerem. Więc rodzina Hartmanów miała bardzo dobre życie. Przeprowadzili się do tego luksusowego domu na ekskluzywnym przedmieściu właśnie Northbrook. Jeździli na drogie wakacje, chodzili do najlepszych restauracji w mieście. Wszystko wydawało się super. Ale niestety zaczęło się psuć w małżeństwie.
między Wernerem a Wasiliką i w roku 77 rozwiedli się. Ale cały czas od czasu tego rozwodu pozostali w przyjacielskich stosunkach. To nie był jakiś taki rozwód na zabój. Rozumiem. Po rozwodzie Wasilika razem z córkami przeniosła się na Florydę, no ale utrzymywali kontakt. Więc Werner został właściwie świeżo upieczonym singlem. Mieszkał sam, miał dużo pieniędzy, miał dużo możliwości. I podobno wolny czas spędzał na chodzeniu do nocnych klubów. Co tu innego robić, jak się jest milionerem i singlem? Pewnej nocy Werner poszedł do klubu, który nazywał się The Smokers Lounge w Chicago i poznał tam tancerkę, właśnie Debrę. Ona miała wtedy 24 lata, była bardzo ładna, ale miała za sobą trudne dzieciństwo. Podobno porzuciła szkołę w wieku 15 lat i wtedy zajęła się tańczeniem właśnie w nocnych klubach. I tamtej nocy Werner dał jej $75 i poszedł z nią do pokoju dla VIP-ów. Dostał od niej jakiś specjalny taniec. Wtedy coś między nimi zaiskrzyło i od tamtej pory zaczęli się spotykać. Zaledwie kilka miesięcy później wzięli ślub, czyli typowe zachowanie po prostu nowobogackiego faceta spuszczonego ze smyczy. No i tak Debra wprowadziła się do luksusowej willi Wernera, oczywiście rzuciła pracę w nocnym klubie i czasami pomagała mu pracując w jego sklepie ze stereo. Wasilika i córki Wernera wróciły do Chicago w następnym roku, żeby częściej widywać się z ojcem i też żeby poznać Debrę. Werner uwielbiał Debrę, adorował ją jak tylko mógł. Kupował jej drogą biżuterię, futra, kupował jej samochody, właśnie tego Rolls Royce'a jej kupił. Debra na początku wydawała się szczęśliwa, bardzo lubiła te wszystkie drogie prezenty, ale zaledwie po roku małżeństwa czegoś jej zaczęło brakować w życiu. Trochę się oddaliła od niego, zaczęła z powrotem wychodzić na miasto, imprezować i tak zachowywać się, no może nie tak, jakby on chciał. Podobno Debra nie kryła się z tym, że związała się z Wernerem tylko dla jego pieniędzy. To tak chamsko trochę. Aha, bo to było powszechnie wiadome, że on jest tym milionerem, prawda? Więc był taką w mieście dobrą partią. Oczywiście to luksusowe życie, jakie on mógł jej zaoferować, bardzo różniło się od tego życia, jakie ona do tej pory wiodła, więc mogło to być dla niej kuszące, ale podobno nie była mu zbytnio za to wdzięczna, w sensie jej charakter może był taki, no sami ocencie jaki. A Werner był ślepo w niej zakochany i chciał robić wszystko, żeby po prostu tą jej miłość kupić. No i na pewien czas to wystarczyło, a potem się skończyło. Te wszystkie drogie prezenty odbiły się też na jego biznesie, bo jego firma, sytuacja finansowa na tym wszystkim ucierpiała. Bo nie skupiał się na biznesie, tylko na żonie. No, dokładnie. I niestety wiedzieli to nawet jego najbliżsi, w tym też jego córki, no martwiły się o niego. Po 2 latach małżeństwa z Debrą, Werner zadzwonił do swojej byłej żony Wasiliki, bo jak mówiłam, oni byli w dalszym ciągu w przyjacielskich stosunkach, i zwierzył się jej, że jego nowa żona wydaje wszystkie jego pieniądze, ciągle imprezuje poza domem i bierze narkotyki też. I on ogólnie był taki trochę zdruzgotany, nie wiedział, co ma zrobić, prosił tą Wasilikę o pomoc. Jakby tego było mało, Debra zaczęła otwarcie romansować z innymi mężczyznami. W sklepie tym stereo poznała Johna Korabika, który był zawodowym tenisistą, ale nie był chyba zbyt dobrym tenisistą, bo nadal mieszkał z rodzicami. I Debra nie kryła się z tym romansem, bo na przykład on przychodził do tego sklepu, potem wychodzili razem, pokazywali się razem na mieście, no ogólnie wyglądało to bardzo źle. Żeby nie było, nie ma nic złego w mieszkaniu z rodzicami. No. To był wielki cios dla Wernera, który był starszy i mniej wysportowany niż ten młody tenisista. No i ogólnie napięcie tam w domu sięgało zenitu. Czyli Debra chciała mieć ciastko i zjeść ciastko. Dokładnie. Bardzo się kłócili i podobno po jednej kłótni Werner wziął broń. I no nie wiem, co on tam dokładnie z tą bronią robił. W każdym razie zachowywał się niebezpiecznie.
Więc Debra wystraszona wybiegła z domu i wsiadła do samochodu, do tego Rolls Royce'a. Werner wybiegł za nią i zaczął do tego samochodu strzelać. No, oczywiście policja się zainteresowała, co tam się dzieje, no i on powiedział policji, że nie celował w nią, tylko chciał wystrzelić tam w ten samochód, czy coś takiego, jakoś ją nastraszyć. Ostatecznie policja powiedziała, że okej, spoko i dali mu tylko ostrzeżenie. Słucham. No. Ale sama Debra też miała problemy z prawem, bo innym razem została na przykład zatrzymana, kiedy jechała samochodem i wyrzucała z tego samochodu w ogóle jakieś kieliszki czy coś takiego, nie wiem, jakaś dziwna to była akcja. Jak ją policja zatrzymała, to okazało się, że na siedzeniu obok siedzi lokalny dealer narkotykowy, a w tym samochodzie znaleźli jakąś broń, oczywiście nielegalną. To jest tak dziwny kraj, z tą bronią wszędzie, naprawdę. No. Mhm. No i tak doszliśmy do końcówki roku 81. Werner był, jak mówię, w złych stosunkach ze swoją żoną Debrą, ale miał jeszcze córki i byłą żonę Wasilikę, gotową mu pomóc. Więc Wasilika wróciła do pracy w sklepie stereo, żeby jakoś mu pomóc tą sytuację opanować, bo wcześniej w tym sklepie pracowała, kiedy byli razem. No i to, co zobaczyła, to ją przeraziło, bo kiedy zajęła się dokumentacją, tymi wszystkimi papierami, to odkryła, że Werner jest praktycznie bankrutem, przez to, że wszystkie pieniądze wydawał na Debrę. W styczniu 82 roku Debra zadała mu kolejny cios, bo postanowiła wyprowadzić się z jego domu i zamieszkać z jej chłopakiem tenisistą w domu jego rodziców. No i ogólnie bawili się świetnie, byli widywani często na mieście, imprezowali w modnych klubach. Jednak oboje nie mieli zbyt dużo pieniędzy, więc to była tylko kwestia czasu, zanim Debra zatęskni. No ale ta cała sytuacja to było dla Wernera za dużo. Wtedy przejrzał na oczy i zobaczył, że Debra to tak naprawdę nie jest dobra kobieta i że jest po prostu zwykłą naciągaczką. Wtedy zaczął mówić swoim najbliższym, że planuje się z nią rozwieść. No a Debra oczywiście nie chciała mu na rozwód pozwolić. I kilka miesięcy później, pewnie jak skończyła jej się kasa, to Debra, znudzona życiem z Johnem, postanowiła wrócić do domu Wernera. No i on oczywiście przygarnął ją z powrotem. To znaczy, no na pewno tam jakoś go zabajerowała, przepraszała i tak dalej, bo ona była bardzo dobra. Wiadomo, już owinęła sobie go wokół palca. Debra wtedy się trochę zmieniła, zaczęła spędzać więcej czasu z Wernerem i z jego córkami, stała się taka bardziej opanowana i miła, jakby wszystko wróciło w miarę do normy. Ale Werner zaczął popadać w paranoję. Wydawało mu się, że Debra planuje go zabić, bo zwierzył się swoim przyjaciołom, że podsłuchał rozmowę Debry z Johnem, rozmawiali przez telefon podobno o tym, że chcą go zabić. Ci przyjaciele mu nie uwierzyli, mówili, że nie, no na pewno ci się wydaje, no coś ty. A on z tyłu głowy, no miał jednak wrażenie, że no Debra jest niebezpieczna i może coś tam kombinuje. I podobno nawet chciał zatrudnić jakiegoś prywatnego ochroniarza, bo tak bał się o swoje życie. I w związku z tymi obawami Werner postanowił uporządkować sprawy związane z jego polisami ubezpieczeniowymi. Bo oczywiście miał wykupione już dwie polisy ubezpieczeniowe. Jedną na 150 tysięcy dolarów, a drugą na 100 dolarów. I w obu tych polisach Debra była wpisana jako beneficjent. Na 100 dolarów? A sorry, 100 tysięcy. No na 100 dolarów, tak. Więc Werner zadzwonił do tej firmy ubezpieczeniowej i poprosił swojego agenta o zmianę beneficjentów w obu tych polisach na jego córki. Miał dostać formularz do podpisu, oczywiście pocztą tradycyjną, żeby zmiany, o których mówił telefonicznie, zostały jakby zatwierdzone. Jednak Werner nigdy tych formularzy nie otrzymał. Kiedy Werner jakiś czas później zorientował się, że w jego polisach dalej jest błąd i dalej Debra jest tam wymieniona jako beneficjentka, to podobno zadzwonił do swojego agenta ubezpieczeniowego i ponownie poprosił go o wprowadzenie tych zmian. Już do niego mówił, no halo stary, o co chodzi? No, musimy to natychmiast zmienić. No i czy ostatecznie zostały one zmienione, czy nie, no to zobaczymy później. Pewnie nie.
Następnie 8 czerwca 1982 roku Debra skontaktowała się z Wernerem i ostatecznie zgodziła się na ten rozwód, bo właściwie rozmowy o rozwodzie cały czas trwały, tylko oni się cały czas kłócili, nie mogli dojść do porozumienia, więc tak no to trochę trwało. Ale wtedy już Debra się uspokoiła, zaczęła mówić racjonalnie, stwierdziła, że no dobra, spotkamy się, ona przyjdzie do niego do domu, żeby podpisać te wszystkie papiery. Więc tego dnia Werner wyszedł z pracy po godzinie 19 i jako, że też w tym sklepie stereo pracował z byłą żoną Wasiliką, to powiedział jej, że no wiesz, dzisiaj wieczorem spotykam się z Debrą, zgodziła się porozmawiać o rozwodzie, zgodziła się nawet podpisać papiery rozwodowe. No nie, nara. No i tak Debra spotkała się z Wernerem w jego domu właśnie wieczorem. Coś tam rozmawiali i ona zaproponowała mu, że może dzisiaj wieczorem pójdziemy na miasto, spotkamy się z Ewą. Johnem. Pójdziemy na miasto na kolację z Ewą i z Wasiliką. Werner stwierdził, że dziwne, no zazwyczaj takich propozycji mu nie daje, ale okej. W takim razie wezmę prysznic, ogarnę się i dołączę do Was później. Więc Debra zostawiła go w domu, kiedy on brał prysznic i pojechała do miasta. W tym samym czasie Wasilika skończyła pracę i postanowiła, niezależnie od całej tej sytuacji, zabrać swoją córkę Ewę na kolację. I one były bardzo zdziwione, kiedy spotkały Debrę w ulubionej pizzerii. Zwłaszcza, że Wasilika wiedziała, że Debra miała spotkać się w tym czasie z Wernerem, żeby podpisać w końcu te papiery rozwodowe. I kiedy zapytała ją o to, to Debra powiedziała, że tak, tak, właśnie u niego byłam, ale on brał prysznic, więc stwierdziliśmy, że spotkamy się wszyscy na mieście. Dziewczyny tam były na tej kolacji w pizzerii i Debra podczas tego tam ich posiedzenia namówiła Wasilikę i Ewę, żeby poszły z nią potańczyć do klubu. Słucham, no. To dziwna jazda. No i to było bardzo dziwne, bo zaznaczam, że Ewa miała 14 lat, więc ogólnie do żadnego klubu by jej nie wpuścili, ale okej. No i ona nigdy wcześniej czegoś takiego nie proponowała, ona się nigdy z tą Wasiliką nie przyjaźniła, ale nie wiem dlaczego, być może po prostu miała taki urok osobisty, że je przekonała i one stwierdziły, okej, chodźmy. Ostatecznie one świetnie się bawiły, do późnych godzin po prostu nocnych, tak jak mówiłam, one balowały do 4 w nocy i już w końcu jak były zmęczone i postanowiły wrócić do domu, no to Wasilika miała pójść do siebie, a Debra miała zawieźć Ewę samochodem do domu Wernera właśnie w Northbrook. No i one przyjechały do domu o 4:30, gdzie znalazły ciało martwego Wernera, czyli wracamy do początku tej historii. Jak powiedziałam na początku, policja nie znalazła żadnych dowodów włamania, znaleźli tylko łuski z tych pocisków, no i mieli też zanotowane dziwne zachowanie Debry podczas całego tego przesłuchania. Więc następnie detektywi szybko dowiedzieli się, że Debra miała romans z tym Johnem Korabikiem i że Werner planował się z nią rozwieść. Więc wiadomo, w każdej sprawie kryminalnej to są właściwie podstawy, no motyw, prawda? I romanse, rozwody, polisy ubezpieczeniowe, wszystko. Te polisy ubezpieczeniowe również nie były tajemnicą, bo Debra zaczęła zgłaszać roszczenia do tych polis niemal od razu po tym, jak jej mąż zmarł. Także też, wiadomo, nie była zbytnio subtelna w tym wszystkim. Szybko sprawą też zainteresowały się media, bo ta okolica Northbrook to było bardzo spokojne osiedle, na którym morderstwa się właściwie nigdy nie zdarzały. Do tego ofiarą był znany lokalny milioner, nazywany królem stereo z Chicago, także no było o tej sprawie głośno. Niestety brakowało twardych dowodów świadczących o tym, kto miałby Wernera zabić. Debra miała alibi. John, którego też w tej sprawie przesłuchali, też miał alibi. Śledztwo trwało, a w tym czasie Debra zamieszkała z powrotem w tej posiadłości Wernera i do tego sprowadziła do siebie swojego kochanka Johna. No matko, ale niesmaczne. No. Oczywiście to był wielki cios w ogóle dla córek Wernera i dla tej jego byłej żony. No one wszystkie były wściekłe i były przekonane, że
no Debra jest tutaj winna i wygląda na to, że cieszy się po prostu ze śmierci Wernera, no bo zupełnie tego nie ukrywała. Dla wszystkich była podejrzaną numer jeden. Na szczęście firmy ubezpieczeniowe nie mogły wypłacić Debrze pieniędzy do czasu, aż ona nie zostanie kompletnie oczyszczona z zarzutów. Gdyby została oczyszczona z zarzutów, to dostałaby $1,000,000. Także naprawdę to były duże pieniądze, bo tam, jak mówiłam, kwoty były niższe, ale tam był taki kruczek, że jeżeli śmierć będzie skutkiem czegoś jakby poważniejszego niż śmierć naturalna, jakiegoś tam strasznego wypadku czy coś takiego, no to wtedy ta kwota się jakoś tam powiększa, nie? Debra była wściekła, że nie chcą wypłacić jej tych pieniędzy, więc firmy ubezpieczeniowe pozwała. I tego się pewnie nie spodziewaliście, ale 23 września 1983 roku policja znowu została wezwana do domu rodziny Hartman i tym razem postrzelony został John Korabik. Miał rany postrzałowe w dwóch udach. Na szczęście żył i był w stanie zeznawać, ale powiedział policji, że to był nieszczęśliwy wypadek i że to on sam siebie postrzelił. Tak, no to jest łatwo się postrzelić w uda, nie? To w ogóle, no, łatwe, tak, przede wszystkim, a poza tym to było mało prawdopodobne, bo on poza karierą tenisową pracował w sklepie z bronią i ogólnie umiał posługiwać się bronią, był od tego właściwie specjalistą, więc dziwne by było, żeby nagle sam siebie postrzelił, jeżeli, no wiesz... Jak w ogóle wycelować sobie bronią w uda? Nie wiem. No i Debra na przykład powiedziała, że ona w tym czasie, kiedy to się wydarzyło, była w zupełnie innej części domu, więc nie miała z tym nic wspólnego. Jasne. No ogólnie, gdyby John powiedział cokolwiek innego, no to byłaby inna rozmowa, prawda? Ale tak, on twierdził, że sam się postrzelił, ona twierdziła, że była gdzieś indziej, więc no policja nie mogła tutaj nic zrobić. Oczywiście nie uwierzyli im, ale nie mieli żadnych dowodów. Ale co ciekawe, niedługo potem Debra rozstała się z Johnem, więc chyba ta sytuacja jednak ich jakoś poróżniła. Jakoś. Następnie w styczniu 1984 roku, to już półtora roku po zabójstwie Wernera, Debra zawarła ugodę z firmami ubezpieczeniowymi i otrzymała ostatecznie $450,000 za te polisy ubezpieczeniowe. Mimo to Debra musiała sprzedać ten dom w Northbrook, bo miała coraz więcej długów. Chyba totalnie nie potrafiła ogarnąć pieniędzy. Przyzwyczaiła się do tego, że po prostu Werner jej wszystko kupuje. A co z córkami? One nic nie dostały? No, na ten moment nie. Więc Debra sprzedała tamten dom i zamieszkała w mniejszym jednopiętrowym domu. Ale to chyba jej się nie podobało, bo niedługo potem zatrudniła fachowców, żeby dobudowali jej jeszcze jedno piętro do tego domu. Jakiś tam miał być też sufit katedralny, świetlik i wielkie spiralne schody. Niestety Debra nie wywiązała się z umowy i nie zapłaciła tym fachowcom, więc oni nie dokończyli swojej pracy i po prostu odeszli, także to jej się przynajmniej nie upiekło. Kupiła też samochód Mercedesa i wstawiła sobie tam spersonalizowaną tablicę rejestracyjną z napisem Debra 2. Ale następny tutaj update w tej sprawie mamy, bo w tym samym roku 1984 jakiś tam inny detektyw pracował przy sprawie nielegalnego handlu bronią. Przepraszam, cały czas myślę o tym, że pewnie Debra 1 już była zajęta. I w sprawie tego nielegalnego handlu bronią podejrzanym był Ken Kennel. Podczas rozmowy z tajniakiem z policji Kennel chwalił się, że używał karabinu maszynowego MAC-10, czyli takiego samego karabinu, jakim zastrzelony został Werner. I to jest o tyle istotne, że w tamtej okolicy w Chicago ta broń nie była zbyt popularna, jakaś była trudno dostępna czy coś takiego. Dlatego detektyw skojarzył ją ze sprawą śmierci Wernera. Dodatkowym tropem tutaj był fakt, że Ken Kennel był współlokatorem Johna Korabika, czyli oni się wszyscy znali. Też mieszkał u rodziców Johna? Tak. Fajnie. Nie, może ci jego rodzice mieli bardzo duży dom, nie wiem. Może było tam fajnie, nie wiem, korty tenisowe na chacie czy coś takiego. Więc detektywi mieli wiele dowodów łączących Kennela z różnymi przestępstwami, dlatego zaproponowali mu współpracę i chcieli, żeby opowiedział im wszystko, co wie na temat śmierci Wernera Hartmana. Ten Kennel początkowo był zdziwiony, że w ogóle coś takiego mu mówią i jak oni do tego doszli.
ale ostatecznie zgodził się na współpracę. Powiedział, że Debra zaoferowała mu 50 tysięcy dolarów za zabicie Wernera Hartmana i że John Korabik dostarczył mu właśnie ten pistolet Mac 10. Ale Kennel twierdził, że on nie zdecydował się na wykonanie tej roboty, ponieważ testowali ten pistolet w piwnicy i ten pistolet, kiedy zaczął strzelać, to się jakby zaciął i zaczął strzelać cały czas. W sensie, że nie dało się go wyłączyć. Mhm. Dlatego... O matko, przerażające. Tak, dlatego ta historia została potwierdzona, ponieważ detektywi zdobyli nakaz przeszukania tego domu i tam w piwnicy znaleźli w suficie ślady po tym karabinie. Jakby, że tam jakieś, no były ślady wystrzału. Rodzice Johna musieli być zachwyceni. Tak. Więc te ślady znalezione na suficie pasowały do tych śladów po kulach, którymi zabito Wernera. Więc to się wszystko zgadzało. Następnie ten Kennel miał założyć podsłuch i spotkać się z Debrą, żeby uzyskać od niej jakieś informacje, oczywiście dla policji w ramach współpracy. Ale on nie był za bardzo przekonany do tego i policja wyczuła, że on coś kręci. Więc postanowili zaparkować ten samochód tak, żeby widzieć dokładnie, co się dzieje. I jakby widzieli przez okno, nie wiem, tam zachowanie tego Kennela i Debry. Zobaczyli, że on gestykuluje i tak po cichu pokazuje jej, że ma podsłuch. Więc no oczywiście ta cała rozmowa była nieważna. Następnie śledczy kazali mu znowu założyć podsłuch i spotkać się z Johnem, no ale on już odmówił. Więc ewidentnie no, nie chciał już współpracować, stwierdził, że to już jest koniec jego współpracy. No i tutaj śledczy znowu trafili na kolejny ślepy zaułek, no bo mieli jakieś tam informacje, ale to nie było wystarczające, żeby tutaj kogokolwiek oskarżyć w sprawie morderstwa. Postanowili więc jeszcze raz przeanalizować wszystkie dokumenty od samego początku i tak trafili na te papiery z firmy ubezpieczeniowej Wernera. Zauważyli, że podpis na najnowszej polisie ubezpieczeniowej Wernera został podrobiony. Było to jakoś tam ewidentne. Wszystko to zaczęło wyglądać dla nich jak jakaś jedna wielka konspiracja związana z polisami ubezpieczeniowymi, czyli to podchodzi pod jakiś tam paragraf inny niż morderstwo. Więc mogli budować jakby kolejną sprawę tutaj. I tak detektywi sprawdzili dokumentację finansową związaną z tymi wszystkimi podejrzanymi osobami. Doszli do tego, że John Korabik użył własnej karty kredytowej, żeby zapłacić składkę ubezpieczeniową Wernera Hartmana w wysokości $450. Więc już tutaj on był połączony właściwie z tym przekrętem finansowym. Ale śledczy też musieli przesłuchać kogoś z tej firmy ubezpieczeniowej, no bo to było trochę nieczyste zachowanie i tak naprawdę ktoś powinien z firmy ubezpieczeniowej to wyłapać i to zgłosić, bo to było podejrzane. I tutaj agentem ubezpieczeniowym Wernera był pan Harvey Luktan i w związku z tak licznymi nieścisłościami detektywi mieli przeczucie, że ten koleś może nie być niewinny, może on też miał coś z tym wspólnego. A, to tego się nie spodziewałam. No. No i trafili, bo po przeanalizowaniu wyciągów telefonicznych wszystkich tych osób zaangażowanych okazało się, że to było po prostu kółeczko, wiesz, adoracji, że Debra komunikowała się z Harvey'em, z Johnem i z Kennelem, oni między sobą komunikowali się ze sobą i to wszystko było przed i po śmierci Wernera. Czyli Debra jeszcze się musiała podzielić łupami. Okazało się, że Harvey jest najsłabszym ogniwem całej tej przestępczej szajki, ponieważ tylko jak go zaprosili na przesłuchanie na policję, to od razu pękł. Powiedział, że Werner skontaktował się z nim w 1982 roku, żeby powiedzieć, że się rozwodzi z Debrą i chce usunąć ją ze swojej polisy ubezpieczeniowej i uczynić swoje córki tymi beneficjentkami. Ale niedługo potem do jego biura zapukała Debra. I przekonała go, w wielu źródłach podali, że ona przekonała go w sposób seksualny. Nie wiem, czy tak było, czy to wiązali jakieś uprzedzenia z jej poprzednim zawodem, czy coś takiego, ale no, takie komentarze tam padały, że nie można było się jej oprzeć. No i dlatego ten pan Harvey postanowił sprzeciwić się woli Wernera
i zostawić Debrę jako beneficjentkę tych polis ubezpieczeniowych. Dodatkowo ona mu dała też łapówkę. Dała mu $3000. I tak, następnie Harvey wysłał kopię tych polis ubezpieczeniowych do Wernera, tak jak się umawiali. No i wtedy Werner zobaczył, że te zmiany, które miały zostać wprowadzone, nie zostały wprowadzone. Zadzwonił do tego Harvey'a, żeby się jemu poskarżyć, że masz natychmiast tam Debrę usunąć. I ten koleś, agent ubezpieczeniowy, poinformował o tym Debrę. Powiedział jej, że Werner zauważył, że nie zmieniłem tych polis i co to będzie, nie? Ostrzegł po prostu nią i potem jak ją ostrzegł, no to Werner został zamordowany. Więc tak naprawdę ten koleś od polis ubezpieczeniowych jest tutaj tak samo winny jak cała reszta. No i co się stało dalej? Debra i John uknuli spisek, żeby zabić Wernera, no i wciągnęli w ten cały plan Kena Kennella. Wtedy właśnie zaoferowali mu $50,000, ale Kennell twierdził, jak mówiłam, że on odmówił przyjęcia tego zlecenia. To wszystko wystarczyło, żeby aresztować tych wszystkich podejrzanych i to było 21 stycznia 1989 roku, czyli to jest już prawie 7 lat po śmierci Wernera, tak długo się ta sprawa ciągnęła. Debra Hartman, John Korabik i Ken Kennell zostali oskarżeni o dziesiątki różnych zarzutów dotyczących oszustwa pocztowego i bankowego w związku ze spiskiem mającym na celu zamordowanie Wernera Hartmana i podział zysków z jego polis ubezpieczeniowych. To wszystko są jakieś tam paragrafy i tutaj nie chodzi o morderstwo, tylko o przestępstwa finansowe i o knucie w sprawie morderstwa, nie? To jakoś tam inaczej się nazywa. Czyli sprytnie znaleźli sposób, żeby ich takich przyskrzynić. Tak, no i jak sumowali wszystkie te oskarżenia, to i tak każda z tych osób dostałaby po 25 lat w więzieniu, więc tak naprawdę wyszłoby na to samo, jakby ich oskarżali o morderstwo, tylko mieli więcej dowodów, żeby w takiej sprawie ich oskarżać. A jeżeli chodzi o tego agenta ubezpieczeniowego, to Harvey przyznał się do tego, co zrobił i dzięki współpracy z policją został skazany tylko na 2 lata w więzieniu. No niestety żadnej z tych osób nie byli w stanie udowodnić morderstwa, dlatego zdecydowali się na inny rodzaj oskarżenia. Ten proces trwał 3 tygodnie, a ława przysięgłych obradowała tylko 3 godziny i uznali całą trójkę za winnych, oczywiście popełnionych przestępstw. Debra, która wówczas miała 35 lat, została skazana na 22 lata pozbawienia wolności. Ona z polis ubezpieczeniowych ostatecznie otrzymała $589,000 i została zobowiązana do zwrócenia wszystkiego, co jakby jest możliwe, no nie? John Korabik miał 34 lata i on otrzymał wyrok 16 lat pozbawienia wolności, a Ken Kennell miał wtedy 62 lata i wtedy odbywał już jakąś inną karę właśnie w związku z tą nielegalną sprzedażą broni. I do już odsiadywanej kary otrzymał dodatkowo 20 lat pozbawienia wolności. No i tak naprawdę nikt nigdy nie został oskarżony o zamordowanie Wernera Hartmana, więc teoretycznie ta sprawa pozostaje otwarta i jeszcze mogłaby zostać rozwiązana. Nie wiadomo, który to z nich. Tak, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że Debra została zwolniona z więzienia w 2002 roku. Odsiedziała tylko 12 lat w więzieniu. No pewnie za dobre sprawowanie i tak dalej. Nigdy wcześniej nie była karana, być może. I obecnie z tego, co widziałam w źródłach, to nie wiadomo, co się z nią dzieje, no bo pewnie, nie wiem, czy tam zmieniła nazwisko, czy się dobrze ukrywa. Mam nadzieję, że nie poluje na nowe polisy. No w każdym razie tak. Nie wiadomo, kto ostatecznie pociągnął za spust. Ja obstawiam, że to była Debra. Też mi się tak wydaje, że to mogła być ona, no bo skoro powiedziała, że poszedł pod prysznic, a potem zeznała, że samobójstwo... No to znaczy na pewno ona wiedziała, co się stało, to jest oczywiste, ale wydaje mi się, że to ona mogła pociągnąć za spust, a z drugiej jeszcze strony... jeszcze te strzały w Johna potem, nie? No. Kto to miał zrobić? No bo chyba nie on sam. No, nie, na pewno sam się nie postrzelił. No, także śmiać trochę mi się chciało, jak ty opowiadałaś, bo widziałam znowu dużo podobieństw między tymi sprawami. Czytamy sobie w myślach, no. To jest niesamowite. Także, no nie wiem, czy nasi słuchacze tak lubią, jak mamy podobne sprawy, ale może ta po prostu pasuje. Tak.
Także co? Dziękujemy za uwagę dzisiaj. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.